Dobra, dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw.pl. Witam na kolejnej sesji przygody Mroczna Granica, którą rozgrywamy w systemie Warhammer 40 000 Roleplay Rogue Trader od Fantasy Flight Games. Ze mną są oczywiście dzisiaj moi gracze, brakuje nam tylko Zajęczaka, jego postać niestety nie mogła brać udziału w wyniku obrażeń, jakie odniosła. Praktycznie śmiertelnych, jest poddawany medycznym zabiegom ratowania życia przez załogę medyczną King Crimson, w tym też pod opieką wylądował Beatrice Aurory Mortici, której też z nami dzisiaj nie ma, ale on jest... się łopiergala! Ale jest z nami Gula jako Lord Kapitan Santiago de Nuo. Witajcie i bardzo przepraszam, jeżeli będę odlatywał w niektórych momentach, bo drugi raz zapadłem na COVID. I może się tak zdarzyć, no nie? Więc życzymy dużo zdrowia Pawłowi, żeby szybko wrócił do chyba tegoż. Tak. Wtedy będę kapitanem zamiast kapitana. Kurwa, ty nie chcesz po moim trupie tego wziąć? Wziąć. No i jak słyszeliście, jest też Matus, który wciela się w Aleksandrę, Wandersa Aleksandrowa, pierwszego oficera, ale łona bi kapitana. Zawsze. Tak, jest też Michał Ksaszers jako mistrz sternik Magnus Jackson. Może mam? No i na końcu Arek jako chórmistrz astropatów Quercus Robustus. Witajcie, może dzisiaj wybuchną jakieś głowy? Tak, może dzisiaj wybuchną jakieś głowy. Czy ktoś mógłby przypomnieć, co się działo na ostatniej sesji? Zanim co się działo, no, podwzięliśmy bardzo wspaniały plan, żebyśmy mogli odlecieć z tej pojebanej planety, z układu, w którym się znajdujemy. Przekonaliśmy takich dziwnych panów do tego, żeby nam pomogli. Ci dziwni panowie to bardziej Anders powinien się na nich znać, ale on mówi, że oni raczej nie są tak gorliwie wierzący, jak powinni, że są heretykami. No nie. Co jeszcze? A, straciliśmy i niestety przez przypadek rozpierdolili nam ten statek. Chyba tutaj, no nie? Czy dobrze myślę? Nothing of value was lost. Ten, mówisz, jeśli mówisz o tym statku tych fanatyków religijnych, to i oni zostali zestrzeleni jeszcze w trakcie lotu. Przez jedną z os pustki. No i bardzo nam szkoda. A to, co tutaj widzicie, to jest są szczątki rozbitego lądownika Akila. Aha, to jest Akila. Powiedzmy. No. Takie pytanie za 100 punktów. Czy nasz statek nadaje się do tego, żeby w razie czego stąd odlecieć? Jeżeli bez zostanie jakimś tam naprawą, to jest szansa, że się uda. No dobra. Okej. To. Tylko, że nam jeden przeżył, ten jaśnie wielmożny pan od tego, jak to się nazywa. Oto Omnimasza. Dobrze pamiętam? Omnimasza. Omnisjasza, tak, tylko jeden kapłan maszyny przeżył. Omnimaszu. Okej. Dlatego dobrze, że nie ma Beatrice, bo już bym dostał w łeb. Dostałbyś w łeb tosterem. Albo tym spalonym tostem. Dobrze, zanim przejdziemy. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Jesteśmy w jakimś kryształowym lesie i powoli zbliżają się jakieś mechaniczne stworki. Czy mechaniczne, tego nie wiesz. Zanim przejdziemy do... Pragnę zauważyć jeszcze jedną rzecz. Udało nam się dojść do porozumienia z panią kapitan, że przyłączy się do naszej małej gromadki. Zobaczymy, jak zareaguje na to Beatrice. No, pomoże być... Nie mają głosu. To prawda, tobie też się to chyba z tego, co pamiętam, nie podobało. Oj tam. Okej, to dobra, to zanim przejdziemy do właściwej rozgrywki, jeszcze mały cytat ze świata gry. Myślisz, że człowiek jest jedyną rasą, która bawi się w ciemności osnowy? Nie, przyjacielu. Wśród zimnych gwiazd są istoty znacznie starsze i podlejsze od nas. Kosmici, których kult osnowy sprawia, że ludzkość wygląda jak niegrzeczne dzieci krzyczące do nieba. Przesłuchujący Milosz Helakania, zagubiony w osnowie w 673 roku 40 milenium. Zanim przejdziemy do właściwej bitwy dzisiejszej z tajemniczymi stworzeniami zamieszkującymi ten kryształowy las, powiedzcie mi, w jakim charakterze będziecie traktować podległych wam żołnierzy? Czy będziecie ich jako traktować żołnierzy. Tak, jako pojedyncze jednostki, czy jako oddziały
po kilka, bo od tego zależy, jak będę też traktował waszych przeciwników. Chyba wygodnie jak oddziały. O, nie wiem, ile ich mam łącznie? No tylu, co ich widzicie, nie? Tych czterech, co musi nieść głowicę, no chyba, że sami będziecie ją nieść. A ale... czy mógłbyś ustawić nam tego kapłana, który też tutaj jest? Czy on jest tutaj na statku? To znaczy kapłan, dobra, mogę wyciągnąć po prostu tego, tokena Beatrice, żeby symbolizował kapłana. Jest na... nasz, jeden z kapłanów, oni masz, bo dobra, tego, który jest z Marsa, jest też tutaj. Mówiłeś, że żyje, że udało mi się nam się z nim połączyć, pamiętasz? Czy coś mi się myli? No tak, udało ci się go uratować. Natomiast nie mam żadnych ikonek symbolizujących kapłanów, więc używam Beatrice. Będzie po prostu symbolizowała. To jest my stoimy tak, jak stoimy, czy będziesz nas jeszcze rozstawiał? To sami się musicie tutaj rozstawić w okolicy tego wraku. Tych wam tutaj czterech zgrupowałem jako grupkę razem z tym pociskiem. Możecie oczywiście zastąpić ich w niesieniu tego pocisku, tylko wtedy wasz ruch zostanie zredukowany o połowę, bo jest dosyć ciężki. Więc ich ruch też jest zredukowany o połowę. Druga kwestia... W najgorszym wypadku, czy ja dam radę go podnieść w pełnym pancerzu, czy nie? No sam? No myślę, że nie. Że i tak będziesz potrzebował pomocy czyjejś. Dobra, spoko. Ale ja się pytam tak, jakby na ich wszystkich wybili, no nie? Mhm. Więc teraz tak, jak chcecie ich używać jako oddziału, to trzeba było ustalić, po ile osób w danym oddziale jest, bo... Czekaj, Anders po trzech? Po trzech, no najwygodniej. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jedyne rozsądne, żeby nam się... Bo wtedy po prostu najłatwiej, bo wtedy tak jakby ich rany się do kupy sumują i są traktowani jako jedna jednostka tylko z większą liczbą ran. I wtedy przeciwnicy też są traktowani jako jedna jednostka z większą liczbą ran. Przynajmniej ci, co będą z nimi walczyć. I teraz po prostu mogę po prostu ustawić jakiś token jako reprezentant oddziału i po prostu mu zwiększyć liczbę ran odpowiednio do ilości jednostek w danym oddziale. Więc jak chcecie po 3, to by wychodziło, że mają 30-42 rany jako jeden oddział trzyosobowy, nie? No to raz, dwa, trzy... Trzy oddziały po trzy osoby byście mieli, czyli jakbym wziął trzy tokeny i po prostu zmienił im ustawienia, zrobiłbym tak, że jest 3 na 3 i mają 42 rany. I tutaj tak samo, 3 na 3 i 42 rany. Okej, okay, to takich tych usuwam w takim razie, na razie przynajmniej. I teraz tak, musicie się jakoś rozstawić wokół tego wraku razem z tymi trzema oddziałami, ja sobie w takim razie... I w sumie mam jeszcze pytanie, czy to do nas idzie tutaj od tyłu też, czy raczej tam od frontu? To idzie do was od frontu. Zaraz wam dokładniej opiszę sytuację, tylko sobie jeszcze ustawię tutaj wielkość tych oddziałów po stronie przeciwnika. Anders, ty ich rozstawiasz? Czy ja gdzieś wrzuciłem po prostu tak o na razie, a jak przesunę się, to jeszcze przesuńcie, nie? Tylko nie wiem, jak ustawiamy, to jakoś trzeba, no dwóch raczej jest chyba z jednej, a dwóch z drugiej, czy tam bardziej do przodu nawet. I teraz jeszcze tak, w takim razie. Ja tu ustawię jeszcze zegar inicjatywy, gdzie ona jest. No, ogólnie znajdujecie się teraz na ogromnym, zalesionym, jakby w pewnym sensie obszarze, gdzie jest mnóstwo kryształowych, zbudowanych z fioletowego kryształu drzew, które mają też kryształowe liście. I tutaj też pod waszymi nogami jest mnóstwo połamanych kryształowych gałęzi i tych kryształowych liści, które chrzęszczą przy każdym kroku. Wszystkie te kryształy wydają się być bardzo, bardzo ostre. Bardzo ostre. Kryształowe też. Weź mi przypomnij, czy ta moja zbroja ma dodatek do podnoszenia, czy nie? Ona ci podnosi chyba bonus siły, ale na 100% nie jestem pewien, muszę zajrzeć do podręcznika. No bo jeżeli podnosi mi ten z siły, to powinienem mieć więcej siły niż... No dobra, chyba że 57 to jest już w tym. Zaraz sprawdzę. Co ty masz? Ty masz Light Power Armor, tak? Tak, ja mam Light Power Armor. To daje ci plus 20 do twojej charakterystyki siły, ale to już prawdopodobnie powinieneś mieć doliczone dane. Nie, Light Power Armor daje ci plus 10 i nie zwiększa twojego rozmiaru. Oho.
Dobra. Starting mam 57, czyli mam o 10 podnieść jeszcze? Jeżeli ją nosisz, tak. Dobra, to mam 67. I teraz tak. Ja jestem lekko napakowany. Po tym, na drugim końcu tego kryształowego lasu widzicie ogromną wieżę, również kryształową, z której strzelają łuki czarno-fioletowej energii, które łączą się nad wami na tle tego wyglądającego kipiące czernią niebo z innymi oddalonymi na kolejnych tych jakby wyspach pokrywających tą niby planetę, niby jakąś ogromną stację kosmiczną, takich plastrach jakby miodu i łącząc się z nimi takimi łukami energii i ewidentnie widzicie, że w tamtą stronę musicie podążać, żeby dostarczyć taszczoną przez was głowicę z torpedy wirowej. Aczkolwiek z pomiędzy tych liściastych, znaczy z pomiędzy tych drzew kryształowych wychodzą na was dziwne stworzenia, które mają rozmiar dużego psa, takiego bardziej stróżującego i wyglądają jak pająki, ale mają nie 8 nóg, tylko raczej więcej i wyglądają jakby były zbudowane z podobnego kryształu, z jakiego zbudowane są wszystkie tutaj elementy flory w całej tej okolicy. Mhm. I teraz tak, poproszę o rzuciki na inicjatywę. Już. Zamkniesz się, kocie. Rzucę na inicjatywę. Kocie, odejdź. Proszę cię. Pomijcie mi, gdzie to jest na karcie? Inicjatywa jest w kombacie, ale musisz mieć token zaznaczony najpierw. Aha. No. Magnus wyrzucił 2, tak? Tak. Będzie przekłamywać moje obrażenia, bo nie mogę zmodyfikować strength bonusa. Mogę swojego tokena. Jak nie możesz? Bo strength bonus jest tam w takim małym kwadraciku przy twojej sile. Tam się zmienia bonus. Trzeba to ręcznie zrobić. A, dobra, ten mały. Mały się ręcznie zmienia. Okej, spoko. Dobra, jeszcze pytanie. Czy na statku, zanim wyruszyłem, mógł być jeszcze jeden power sword, czy muszę rzucić na ten? Rzuć na acquisition test. No to czekaj, gdzie to było? Pod skillsami, tak? Na profil factor, tak? Tak, profil factor. Ale dla kogo chciałbyś mieć power sworda? Dla siebie, bo mogę używać 2. Ci nie wejdzie, to będziemy mogli negocjować pożyczenie. Co mówisz? Co powiedziałeś? Poczekaj, nie usłyszałem. Rzucę. Tak, czy na statku jest? Wywalał jakiś taki. Wykałaczka do zębów. Standardowy minor. Dobra, standard wezmę. Tam jeszcze osobno niech każdy zaznaczy ten oddział tych kolesi. Po kolei na każdym z ich karty rzuca też na inicjatywę, nie? Żeby było wiadomo, jak oni się ruszają. W waszych kartach postaci jest żołnierz de nouveau, tak ich nazywałem. No. Czy to oznacza, że mi się nie udało, czy mi się udało? Minus 0,8 degrees of... Wyrzuciłeś, miałeś na 11, a wyrzuciłeś... 10. Nie, na 10 miałeś, rzuciłeś 11 na 10. Czyli ci się nie udało jeden punkcik. Czy ja mógłbym tak jednak mimo wszystko tak z gry mógłby przymknąć oko, co? No nie no. Dura Lex, nie, no, Lex. Dobra, to ja ci z własnego... Zapomniałeś wziąć, nie? Ja ci z własnego... Ale jest tak się możemy umówić. Dobra, ale ty masz besta czy zwykłego? Ja mam common, craftsmanship, power sword. Masz common, ja mam best, więc nie, dziękuję, nie skorzystam. A może chcesz monosword? Nie. Nie chcę. Nie chcę. Co? Szefie, może chcesz monosword? A masz besta czy zwykły? Besta. Dawaj. No to masz. Spoko. Lepszy zrobisz z niego użytek. Dobra, okej, to muszę zapisać. Czyli mamy rozumieć, że tyle, ile jest tych odznaczników, to jest tyle ich oddziałów, po 3. Niektóre nie są po 3, niektóre są pojedyncze i teraz ustalamy taką, powiedzmy, abstrakcyjną zasadę, że jednostki walczą z jednostkami, oddziały walczą z oddziałami. Okej. Dobra, pytanie za 100 punktów. Może mi ktoś podać Anders obrażenia? A co obrażenia? Monosworda. Mogę zadać, żaden problem. Już nic? Już ci mówię. 1 do 10 rending, pen 2. Dobra, jeszcze rzucę za Mortisie inicjatywę, żeby oni wiedzieli, kiedy się mogą ruszyć. Musicie przeciągnąć tą torpedę aż tam pod wieżę, tak? Kot mnie skrypnąć, no.
A czy tak, podać ci dane tego Monoswarda? Tak. Już mi podam. Tak? Ja rzuciłem za inicjatywę żołnierzy. Nie wiem, ale to jak ja ktoś... chciałem za tej grupki inicjatywę. I wyskoczyło żołnierz do nowo i nie wiem dlaczego. Muszę to skasować. Dobra, chyba muszę odgrupować. Nie wiem, nie widzę, gdzie mi wrzuciłeś, Anders. Dobra. Już cię rzucam. Dobra. Teraz ją zgrupuję jeszcze raz z tymi czterema. I teraz tak, oni się mogą poruszać o połowę swojego ruchu z powodu tego, że dźwigają ciężką głowicę, a wy musicie ich osłonić, żeby się do was nie dobrały te dziwaczne, pająkodobne stworzenia. Na czacie rzuciłem. To znaczy, gdzie... Tutaj gdzie... na czacie. Na czacie tego Discorda. Prawie na górze masz ten kadło. Dobra, pająki się ruszają. Jak już będziecie gotowi, to mówcie. Kontrola przyszła. Też jeszcze bym przed rozpoczęciem walki bym was poprosił o rzuty na inteligencję. Co? Bez żadnych modyfikatorów. Jak rzuty na inteligencję? Dobre pytanie. Na rzut na inteligencję. Na intelligence. Check. O! Proszę bardzo. Proszę. Quercus, okej. Okay. I tam też wleciało. I Quercus, i kto jeszcze zdał? Magnus Jackson, tak? Mhm. A szef nie rzucał. A intelekt, tak? Tak, po prostu, intelligence. Bez modyfikatorów? Bez. Mimo, że udał mi się tam ten wcześniejszy rzut? No, ale który rzut, na co? Że rozpoznałem, co to za rasa? No to nie ma znaczenia akurat. Mnie się nie udało. Quercusie, Robustusie i Magnusie Jacksonie, tak obserwując zbliżające się do was pająkodobne istoty i obserwując całe wasze otoczenie dookoła i te chrzęszczące kryształowe gałęzie i liście pod wami i te wiszące na drzewach, zdajecie sobie sprawę, że wszelkie użycie broni wywołującej jakieś eksplozje, czyli granatów, nie wiem, broni boltowej, czy ewentualnie jakichś obszarowych ataków psionicznych może spowodować gwałtowny opad i rozprysk kryształowych drzew i porastających i gałęzie tych kryształowych liści, które mogą dosyć mocno poranić tutaj wszystkich dookoła, co wprowadzi do tej walki dodatkową zasadę, która będzie mówiła, że jak ktoś użyje takiej broni jak bolter na przykład, to jest 50% szansy na to, że spowoduje opad ostrych kryształów z drzew, przeciw którym trzeba będzie wykonać test zręczności. Jak się ktoś nie uda, to dostaje D10 obrażeń, od których oczywiście chroni pancerz i wszystkie standardowe zbroje. A pytanie najważniejsze, jaki jest obszar działania tego wybuchu opadu? Wszyscy, którzy biorą udział w walce, wykonują zwykły plus 10 test zręczności. Czyli jeżeli zaczniesz strzelać z broni boltowej, to wszyscy będą musieli zdawać test zręczności, nie? No to fajnie. I kto nie zna, ten oberwie. Czy nasi są uzbrojeni w boltery? Nie. Ale ja tak. No dobra. Więc za każdym razem, jak będziesz próbował strzelać, to znaczy jak strzelisz, to ryzykujesz, że wywołasz deszcz odłamków. Czy psioniczny krzyk też może spowodować deszcz odłamków? A jest obszarowym? Nie. Nie, to na jeden cel, to nie. Jakbyś granatów używał, to ewentualnie też mógłbyś wywołać. Nie, aha. Nie, dobra, to mam to i mam pistolet ten automatyczny, więc spoko. Okej, okay, no to w takim razie... Czy już gotowi jesteśmy do przeprowadzenia tej wielkiej bitwy, czy jeszcze ktoś coś potrzebuje? No nie, jeszcze tylko pytanie, czy on ma jakieś specjalne qualities, ta broń? Która Anders? Broń? Ten monomiecz? Monomiecz ma przez powłokę mono ma tam AP zwiększone o 2 punkty. Bo tak to nie ma AP, a z mono ma AP. A bez to daje mi coś, czy nie? W przypadku broni białej, to ci zaraz powiem, czy coś daje, czy nie. 10 do testów umiejętności wykonanym w celu parowania. Weapon, best craftsmanship, plus 10 do trafienia i plus 1 do obrażeń. Aha, to przepraszam. Hit modificator w obu przypadkach 10, bardzo ładnie. Przesupem. I ile do obrażeń? Plus 1 punkt. Czyli plus 1 do 10 plus 1, a ja zawsze rzucałem na ten D10. No okej, okay, byłby się jeszcze lepiej. Czyli w moim przypadku plus 6 tutaj w tym drugim meczu. W takim razie możemy zaczynać, czy nie możemy zaczynać już? Możemy. Możemy. Więc dobra, widzicie te zbliżające się istoty, szykujecie się do walki.
I pierwszy będzie ten pająk odłamków. One mają ruchu dosyć dużo, więc ten pająk bardzo szybko, przemieszczają się bardzo szybko, tak po prostu i przebiegają między wami i ten pająk dobiega do jednego z żołnierzy niosących głowicę i spróbuje go zaatakować. Pytanie, biegnie w taki sposób, że mogę go ciąć, jak wychodzi z mojej strefy, czy nie? Tutaj nie ma ataków okazyjnych. Nie ma, to szkoda. To nie dedeki. Dobra, zaatakuję w takim razie tego żołnierza. Mam nadzieję, że nie mają po plus 80. Zbieram na miejscu. Spojrzeniem. Standardowy atak. Zacznie, to będzie szarża. Dobra, zaszarżuję i rzucam. Ale nie trafia. No i na tym się kończy jego tura. Teraz kolejny z pająków, to jest oddział 3x3, więc on będzie musiał się poruszyć tu i zaatakuje ten oddział. Trafia w ciało, więc teraz będzie obrażenia. 16, penetracja 4, więc ten oddział tutaj zarabia... Ile oni mają pancerza na... Oni mają pancerza chyba 6 na ciele. Czyli 20 minus 6 to jest 14 obrażeń dostają, czyli ginie jeden z żołnierzy w tym momencie, w tym oddziale. Jest 2 na 3, 12 to 30, 28, dobra, save settings, tak. Czyli bardzo błyskawicznie pająki dopadły tutaj, weszły w walkę, jak widać nie używają żadnej broni dystansowej, atakują swoimi szczękoczułkami, żuchwami. Teraz kolejny. Ten jest tu, to jest pojedynczy. On podbiegnie do... Zaszarżuje na Magnusa Jacksona. Ten, tak, to jest oddział, dobra, to oddział miał nie atakować oddziałów. Więc ten podbiegnie tu i zaatakuje ten oddział pod sobą. Też trafia. 19 minus 6 to jest 13 obrażeń. 13 obrażeń, czyli jeszcze nie zabili żadnego żołnierza, ale poważnie go zranili. To jest 29, no 42. Okej, okay, dobra, jest. Teraz jest następny. Jest Anders. Teraz jest Anders. Widzisz koło siebie, jak te pająkopodobne istoty bardzo szybko dobiegają do kolejnych żołnierzy dynastii Denuo. Jeden gdzieś tam padł z urwanym krzykiem, gdzie z jego rozchłastanego ciała po prostu trysnęły ten strugi krwi, które ochlapały te kryształowe środowisko w koło pod tym czarnym niebem rozświetlanym fioletowymi błyskawicami. Urwanie krzyku jest śmiertelne. Urwanie krzyku jest śmiertelne, jak widać. Rękę może urwać, spoko. Urwie krzyk, trup. To ja mogę... to jest pojedynczy, ten typ tutaj? Ten nade mną, bardzo wysoko, o tutaj? Ten jest pojedynczy, tak. To mogę do niego podejść. Możesz, jeżeli jest w twoim zasięgu, to jak najbardziej. Zostaw mnie, kocie. Mam ruchu, idę. Zmierz sobie po prostu linię. Half move, full move 6. 6. Raz. No mam. I to jest full move, to jest cała akcja? Czy mogę atakować? Full move to jest pełna akcja. Half move to jest pół akcji. Chyba, że szarżujesz. To go zaszarżuję, o. Zaszarżuję. I będę atakował. Klikasz atak przy broni po prostu. I ustalasz tam parametry. A. Jest aim, to jest bez aima, combat action to jest standard, to jest szarża. Mam modyfikator plus 10, bo to jest bez ten. Mhm. Bez craftsmanship, tylko żywo trafiłem. Trafiłeś, dobra, to jeszcze spróbuję teraz tego uniknąć. Zadawać wrażenia. Jeszcze spróbuję tego uniknąć. Ty wyrzuciłeś 65, nie. Ty wyrzuciłeś 49, ale nie udało mi się, więc trafiasz. Rzucam obrażenia. Że mam plus 1 obrażeń. Czyli 16 i plus 1 to 17, tak? Minus jego pancerz 6 to jest 11, czyli go likwidujesz od razu. Ha. Więc jak to wygląda? Więc to jest stworzenie, które wygląda jakby było całe z kryształu, podobnego jak cały ten las. Tylko ma takie gorejące czerwonym światłem oczy, które wpatrują się w ciebie złowrogo, kiedy na nie szarżujesz. Przestało się spoglądać złowrogo, teraz się nie spogląda, bo nie żyje. Jednym cięciem przebiłeś na wylot ciało tego stwora, które zachrzęściło tylko, jak to jego kryształowa... Jak to kryształ, on chrzęści. Tak, chrzęści i się... Częściowo kilka jakichś odłamków upadło na tą ziemię kryształową również.
Nie wydaje to, ta istota czymkolwiek jest, nie wygląda jakby krwawiła w jakikolwiek sposób. Po prostu czerwone ślepia zgasły i zmatowiały, kiedy rozłożyło się przed tobą na tych swoich 12. Teraz możesz policzyć 12 odnóżach, które wyrastają z tego kryształowego odwłoka. I dobra, to teraz następny będzie kolejny pająk. To jest ten, to jest pojedynczy pająk. Dobra, więc jak to jest pojedynczy pająk, to ten pająk biegnie tu i szarżuje na Lorda Dnuwo. Dobra, nie? Dawaj. Pomatnij bro. No i trafia, chyba że robisz unik, jeśli masz dobrze. Nie, ja paruję. Rzucaj, on rzucił 37, więc musisz wykręcić dobry wynik. A właśnie tutaj przy unikach i parowaniu to porównujesz ilość sukcesów, czy wartość na rzucie? Jeżeli jest jeden sukces, to jak mniejszy ten, który rzut, który był mniejszy, ten zwycięża, a jak jest ilość sukcesów, to jak masz, jak ktoś miał jeden sukces, a ty dwa, to też unikasz. Mistrzu gry, to teraz 4. Rzuć teraz, ma 75% szans, że to, co mnie uderzało, właśnie zostało zniszczone. Ale gdzie masz taką opcję? Już ci pokazuję. Czyli szans na zniszczenie broni atakującego. Bronia kości war. A to jest broń naturalna. To jest odporna. No dobra. Okej, chyba że tak. Tak myślę. Tak. No, że naturalna w swojej formie, tak? To jest element tego po prostu i tej istoty, to nie jest jakieś coś dzierżone przez nią, nie? Więc okej, kolejny pająk. Ale fajnie byłoby mu urwać szczękę. Kolejny pająk, ten już nie żyje, więc go wywalimy stąd, dobra, z tej listy. Teraz pająk jest ten. Ugryzie? Pamięta ktoś, jak się w rolu przeciągało, łamiąc ten? Drugim przyciskiem, jak klikniesz, to możesz złamać sobie, jeżeli nie o to chodzi. Ten pająk biegnie tutaj. To jest pająk, czy pojedynczy, czy potrójne tak? To jest oddział, tak, więc on zaatakuje ten oddział, co jest przed tobą. A to będzie jak skończą nam się oddziały. No rozwali, to będziecie mieli problem. Jesteśmy w dupie po prostu. Znaczy w sensie, jak nie będziemy, to co, nie będziemy mogli walczyć z oddziałami, jak my będziemy? Znaczy będziecie mogli, nie? Tylko no wtedy oni będą mieli przewagę nad wami. Nie trafili, dobra, kolejny oddział. Tym razem żołnierz de Nuvo i to jest ten, co jest właśnie pod tym oddziałem, to jest ten właśnie oddział, który był przed chwilą atakowany. Czyli ten tutaj. Dlaczego mnie przeskoczyłeś? Nie przeskoczyłem cię. Ty jesteś bliżej. Jeszcze raz, dwa, jeszcze jesteś jeszcze za trzy tury jesteś dopiero. Tak. Żołnierz de Nuvo ma 7 inicjatywy. A ty 5. A czy to oddział, więc... Kto rzuci za ten oddział? Kto rzuci za ten oddział? Bliżej. Czy to, że ich nie trzech, dodaje im coś do trafienia, czy nie? Nie. No to jest oddział na oddział. To tak jakby się jednostki ze sobą biły. 45? Tak jak na nasze te testy? Czy ile? Masz tam kartę ich postaci i tam masz sobie, możesz wejść i sobie przy konkretnej broni, z której chcesz, żeby skorzystali w tym ataku, to wybierasz. Mama. I mogą zajmę my już robić, czy nie? No, jeśli strzelają, no to tak. Jeżeli się nie ruszali, to bo przycelowanie jest połową akcji, nie? Pamiętaj. Jak sprawdzić, czy autopistols ma? Mają jakiś las skanów? Mają las pistole. Las pistole. A nie lepiej niech napierdzielają autopistolem serii? Właśnie się tak zastanawiałem. Niech lecą kula auto. No dobra. No to pojedziemy tym. Alphine, in range. To nawet nie in range, tylko tu będzie point blank. Chyba, że nie chcesz mieć przed tobą. Point blank, tak. Single. Full auto? Full auto, co to? Full auto, submit. Other modifikatory z żadnych. I no. Jak. Dobra, jeszcze spróbuję uniknąć. Może być ciężko, ale spróbujemy. Ile miałeś sukcesów? 6? 6. Nie, no to nie uniknęli. Damage, tak? No 6 strzałów. W serii. Czyli 18, tak? Bo ich trafiło. Czy coś z nich zostało? Ile tu jest damage łącznie? 21, 31, 35, 39, 41. Jeszcze masz Righteous Fury na jednym trafieniu. Czyli rzucasz Righteous Fury i wpisujesz taką wartość ataku, jaką miałeś wcześniej, czyli na 94? Trafił.
Czyli 43 obrażenia minus 6 pancerza to jest 37, czyli oddział jest zdezintegrowany w jednej serii. To jak to ładnie, to jak ta strzelaninka wygląda, kiedy twoi żołnierze likwidują? Znaczy tak, w momencie, w którym to do nich podbiegało, próbowało ich zaatakować, moi wyszkoleni żołnierze po prostu skoczyli, a w momencie, kiedy odskoczyli, zaczęli strzelać, wpakowali w to w pełne magazynki, tak? I wyparowali trzy. Bardzo ładne. To wyparowali, tylko po prostu zamienili je w chmurę kryształowych odłamków, które po prostu rozpadły się z takim zmasowanym ostrzałem na boki. Przepraszam, to było użycie języka licencji poetyki, wyparowali, tak. Dzięki. Zamienili ich w deszcz kryształów. Lepiej? Mhm. Okej, okay, teraz jest kolejny żołnierz, to jest ten tutaj. Ten ranny? Ten, co już jest, zostało ich dwóch. No. Andre, Ders, twoja kolej, czyń powinność. Dobra, to są ci tutaj, tak? Tak. Tak, ci pierwsi, którzy dostali... Ci tutaj, co już jeden tak, zginął z nich, nie? Dobra. To ja mam jakieś bonusy, jakieś nie bonusy, coś? No, point blank plus pełna seria, jeżeli tego tłucz, no. To jest autopistol, nie? Ten z amunicją Man Stopper. Tak. To jest atak. No aim? Nie, no full aim niech będzie, tak? No. Full aim. Znaczy full aim to jak się blank. Nie ruszają, no to tylko wtedy się ruszyć nie mogą, nie? Bo to jest pełna akcja. No dobra. Czekaj, nie, to strzelać nie mogą, bo to jest full aim, to jest dwie proste akcje, czy pół akcje mierzenia, więc oni strzelać dopiero mogą w następnej ludzie, jak przeżyją. Będzie half aim. Submit. To są w zasięgu. Gdzie to jest point blank? Point blank to jest. Ale to jest bezpośredni, to jest bezpośredni zasięg, tak. I to jest full auto, mhm. Tak? Jakieś inne modyfikatory mają? Nie. Nie mają, dobrze. No to rzucę sobie. Ups. 7, o, dużo, prawie 8 stopni, 7 pełnych stopni sukcesu. Dobra, spróbuję unikać, bo też to jest marna szansa. Ale zawsze można spróbować. Nie, i tak za mało sukcesu, więc... Lidia, to rzucam obrażenia. Obrażenia rzucam jak? To jest ile hitów? Multiple hits. No to masz dwóch gości, co strzelało 6 pociskami, to jest 12 trafień. A ja dodam 10 tylko. Jak wybieram ten. No to tak między, nami, tak między nami mówiąc, tamci dostali za jakieś 80, bo u mnie też wyrażę. Rzucę dwa razy po 6 po prostu. Nie wiem, czy dasz radę tak zrobić. No patrz. Nie, dobra, a ty z las pistola wyzynowalisz, a las pistol nie ma. A, to nie jest ten, to nie to. To nie był las pistol. Sorry, bo zyskałem damage nie tu gdzie trzeba. A najzabawniejsze jest to, że nieważne co tego wyskakuje las pistol, bo mimo, że rzucałem już z tego. Autopistol, nie, bo ty rzucałeś, nie, bo ten rzucił, ale masz Righteous Fury jeszcze na jednym, czyli rzucasz znowu z trafienie z wartością 94, tak samo. 94 wartość? Mhm. Tak. Target number. 7, czyli w sumie, to roznosisz ich na pewno na strzępy przy takim... I to było tylko 6 strzałów. Tak. 11. To po prostu po trzy strzały, te strzały po prostu rozniosą ten, który to był oddział ten, tak? To był tego atakował. No, to nie ma ich już ich są zlikwidowani. Szybko te pajączki się rozpryskują wokół was. Dobra, i teraz jest pająk jakiś, który żyje. I on jest tu. Jest oddziałem? Nie, jest pojedynczym, więc on się przysunie tu i zaszarżuje Andersa. Mhm. No ja parować nie mogę, bo szarżowałem. No, cóż. I zaszarżuje Andersa. Słyszysz tylko takie ten stupot nóżek, jak przebiega po tym chrzęszczącym krysztale i... Stupot małych stóp. Tak, nie są stópki, ale nie trafia. Ale nie trafia, więc udaje ci się jakimś cudem uniknąć takich klekoczących, olbrzymich żuwaczek, które prawdopodobnie byłyby w stanie przeciąć nawet zbroję tą Lorda Kapitana. I teraz jest w końcu Lord Kapitan we własnej osobie. Dobra, Lord Kapitan ma pytanie. Jeżeli Lord mam dwie bronie, mogę zaatakować obiema? Jeżeli, znaczy tak, jeżeli masz samo ambidextrus, to drugą atakujesz chyba z tym. Nie. Ambidextrus pozwala atakować offhandem bez kar. Bez kar? A tu Weapon Wielder co pozwala?
Weapon pozwala atakować dwoma. Aha, czyli, no, czyli możesz atakować jedną albo drugą, tylko sobie wybierasz z której ręki. Nie, teraz pozwala, jak ma dwuręczność, to już, potrafi dwoma. Ambidextrous tylko pozwala atakować jedno, obiema bez kar. Aha. Rozumiesz? Czy to ma tu Weapon Wildera, tak? Nie ma Ambidextrous. Tak. Znaczy Ambidextrous jest wymagany do Weapon Wildera. Ale ostatnio, jak awansowaliśmy postacie, to wzięliśmy sobie ja i kapitan. Aha, no to jak masz oba te talenty, to możesz atakować dwiema broni, tak? Tak, czyli co, rzucać na... pierwszy atak i na drugi atak. Dobra, atak pierwszy... Tylko jeszcze wskaż, którego atakujesz, tego, co jest bezpośrednio przy tobie? Najpierw tego, co jest... Przesunięcie się, to jest... To jest pół akcji, Czyli wtedy możesz tylko jeden atak wyprowadzić. Naprawdę? Tak. Ruch o pół ruchu to jest ten. To jest pół aukcji. Pół aukcji. Na drugą aukcję tak. Wygrywa aktywny. Kurwa, dlaczego? Dlaczego mi wskakuje to, jeżeli klikam damage bardzo ładnie? To już za damage, jeżeli bym go trafił. Tylko czego rzucasz na damage najpierw, a nie na trafienie? To jest przypadek. Czyli co, mam zrobić all out, tak? W ogóle no, jak dwie pokoli. Nie, all out to jest, jeżeli... rezygnujesz z obrony swojej i po prostu rzucasz się z pełną, że tak powiem, wkurwem na przeciwnika. To jest all out. Dobra, czy coś jeszcze po mnie działa? Nie. No, Quercus jeszcze jest i Magnus Jackson. Chyba trafiłem. Dobra, w pierwszym ataku... Czekaj, spróbuję tego uniknąć od razu. Zobaczymy, czy mi się uda. 3 i 6, no to mi się udaje uniknąć. Aha, czyli mocniejszego uniknął, dobra. No szybkie to jest gówno, no. Ej, 3 i 6. Czy ja mogę przerzucić, jeżeli bym chciał? No tak, ale musiałbyś wrzucić poniżej 15, no, jeżeli byś chciał przerzucać atak. Nie trafiłem go nawet, więc będzie mógł parować, unikać drugiej. Okej. Okay. Co tu jest? 85 na 84, no więc nie trafiłeś. Za szybkie to dla ciebie jest. Pierwszy atak to było 98, mój drogi panie. Ten poprawiony. No tak, no to 98 to nie ma pecha. Przy power swordach. To tylko przy tych, przy broniach strzeleckich się przegrzewa. Ten monoblade też powtarzam. Mam dużo tych. To dużo to znaczy ile masz? 4? 5. No! 5 masz? Przecież chyba wydaje mi się, że na uratowanie swojego życia po tym, jak ci nogę odstrzelili. Znaczy to nie. Nie, to Quercus musiał wydać, okej. Okay, gdyby atak trafiasz niby i to z dużej ilością sukcesu, więc raczej marne szanse, żebym tego uniknął. Ale spróbuję. No nie. Więc teraz obrażanie. 18 plus jedno obrażenie za... To jest best? Czy nie jest best? To jest best. Czyli 19 minus... To jest już doliczone. Już jest doliczone, tak? Czyli 18 minus 6 to jest 12, czyli go zabijasz. Dobra. Zlikwidowany. I teraz kolejna. Quercusa Robustusa. Dobrze. Słychać mnie? Tak. Okej. Okay. To ja musiałbym się... Bo stąd, gdzie jestem w tej chwili, to raczej nie obejmę żadnego pajączka. Musiałbym się chyba przenieść tam, gdzie jest Denuvo. Tak, tu się muszę przenieść. Czy mogę wykonać... A tutaj? Co? Tak, ten tutaj. Co, nie masz zasięgu? To ile ty masz zasięgu tego skrzyka? Już patrzę. Tylko nie wiem, czy mogę to zrobić przez ludzi. A, no fakt, bo co w twojej obszarze rażenia? No, to no dokładnie. Przesunąć. To jest... No, więc to nie. To musiałbym się przesunąć. Muszę się po prostu przesunąć, myślę, że tu, żeby cokolwiek zrobić. Okay. To będzie mój ruch. I teraz pytanie, to w tym samym rundzie mogę już to, jego... To zależy, czy wykonałeś pół ruchu, czy pełny ruch. Pół ruchu na to wychodzi. No to masz jeszcze pół akcji masz jeszcze. Jeżeli użycie mocy psionicznej mieści się w połowie akcji, no to możesz jeszcze użyć mocy psionicznej. No powinno być. Dobra. No to się na niego powinno być. Powinno być przy mocy psionicznej, powinno być napisane, czy to jest full akcja, czy... Poczekaj. Pół akcja, tak. No to możesz użyć jeszcze mocy psionicznej. Dobra, no to, że tak powiem, bye bye pajączku, a może nie, no zobaczymy. Poszło. No na pewno nie strigerowałeś 11 obrażeń, to tego nie, tego pan przed tym pan... Przechodzi przez... Nie, nie chronię.
No więc pająk eksploduje w takiej fontannie kryształów, tak jak właściwie jakaś ta szklana, ta szyba rozpryskująca się pod uderzeniem czegoś twardego na miliony kawałków, taki ten pod wpływem psionicznego krzyku, ten pajączek również przestał istnieć i wrócił tam, skąd przyszedł zapewne, więc teraz został Magnus Jackson na samym końcu. Najszybszy to był z zawodników. No, jak tak, to był taki krzyk, jak przed chwilą usłyszeliśmy, to ten pan po prostu mógł umrzeć ze śmiechu. być może tak było. Ja mogę zademonstrować, jaki ten krzyk, ale chyba musicie trochę zmniejszyć głośność. Jak zademonstrujesz, to ja ci pojadę tam do domu i zrobię to samo przy użyciu czegoś innego, no. Czego? Megafon. Przystawiony do ucha. Bardzo ważne pytanie. Które są możliwe w ogóle do zaatakowania? W zasięgu te, co są, nie? No tak, tak. Twoim. Bo tutaj ten nad tą grupą to jest też grupa tutaj, nie? One są mniejsze od ludzi, bo one są wielkości dużego psa, więc tutaj miałbyś znaczy teoretycznie masz między nimi. To jest grupa, tak? To jest grupa. Teoretycznie mógłbyś strzelać również do grupy, nie? A wiesz co, no skoro moje strzelanie ma spowodować, że... Bo do tego tutaj, no to ma on jest, że tak powiem, w kołberze dla ciebie, bo go przesłaniają drzewa, nie? Ale spokojnie, ja też mogę się ruszyć i w sumie bardziej nawet planuję to, tym bardziej nie użyję tego bolt pistola, no bo jak mówisz, że wszyscy mają robić unik, a zważywszy na to, że praktycznie sami nasi ludzie zostali, to nie będę naszych narażał na... Znaczy, to zanim jeszcze zaczniesz strzelać, to grupa z Beatrice, znaczy nie z Beatrice, tylko grupa z trybogłowym i Warheadem się musi gdzieś przesunąć. Gdzieś w kierunku zapewne do przodu, w kierunku wieży, więc ktoś, nie wiem, złapie ich przesunę gdzieś, nie wiem, w lewo mam przesuwać, czy w prawo, jak to? W lewo, bo tam jeszcze już nic nie zostało. Chociaż po prawej niby jest bliżej. Wiesz co? Tylko właśnie, tu są dwa czy jeden? W którą stronę musimy leść, mistrzu gry? Jak sobie przesuniesz mapkę do góry, to masz takie czerwone strzałki. Po lewej i po prawej. Są tak jakby dwa wyjścia w kierunku z tego lasu, w kierunku tej kryształowej wieży tam w oddali, więc w którą z tych stron musisz iść? Dobra, przesuń ich tu. Ale tu nie da się, bo za daleko. Oni mają pół ruchu, pamiętaj, oni dźwigają ciężką głowicę. Czyli tu? Nie, oni sobie już przesunąłem ich. Oni mogą dwa pola się przesunąć. Nie przesunąłeś. Przesunąłem. Przesunął. Przynajmniej nie u mnie. Nie, przesunięci są. Teraz się sklejają, tak? Dobrze widzę? Nie, czekaj. Oni są grupą, nie? Oni są na Quirkusie w tym momencie. No, tak, na Quirkusie. Jeżeli szarżuję, to mogę jeszcze atakować, nie? Ale chcesz szarżować z bronią strzelecką, czy...? No nie, z power swordem. Aha, dobra, no to tak, to jak szarżujesz, to jeszcze możesz zaatakować. Tylko wtedy nie masz parowania i unikania, nie? Okej. Okay. Później w ogóle co rundę robimy rolowanie, czy ta już zostaje jakby ustawienia? Inicjatywa zostaje. Nie, zostaje. To nie erdą. Okej, okay, to dobrze, bo po prostu potrzebuję pewności, że najwyżej mnie ochroni Anders, więc sobie przeszarżuję pewnie w tamtą stronę. 9 na szarży, więc z modyfikatorów innych oprócz tej szarży, nie? I co, trafiłeś? No, trafiłeś, tak? Dobra, to 9, no jak... Spróbuję tego uniknąć jeszcze. No, już tam na obrażenia rzuciłem, ale... Dobra, to najwyżej... Ale nie uniknąłem. I teraz 19 minus 6, 13. Ty atakowałeś, rozumiem, że tego, nie? Tego wyżej, pojedynczy. Okej, okay, dobra, czyli ten też ulega zniszczeniu. Uwolniłeś Andersa od nieprzyjemności zetknięcia się z żuchwami tego przerośniętego stworzenia. I teraz tak, kończy się ta runda. I teraz jest ten pająk odłamków, który nie istnieje, więc tu go wywalam. Ten wywalam. Ten jeszcze żyje, ok. Ten oddział będzie kończył ten oddział wasz, który jest ranny. Rzucamy. Teraz już tu nie mam szarży. Standardowy. Nie trafił. Ale nie trafił. Okej. Okay. Teraz Anders. Słuchajcie, mi coś się nie zgadza, bo jedni z naszych nie strzelali. Którzy?
Czy tym, gdzie są... Oni mieli taką samą inicjatywę, racja. No. Byli obie na siódemce i byli ci i ci. No. Ci i ci. No. Ci i ci, tak? No. Któryś nie strzelał, ale który? Ten, który ma pełną tą. Bo strzeliłeś tymi, którzy byli ranni i rozpierdolili. Tak? Bo 12 zamiast 18 strzałów. Znaczy jednym strzelał lord, kapitan, to chyba tymi. A tymi strzelał... No ja nie strzelałem. A ty mi, a ci coś robili, ci niżej? Nie. Nic nie robili, więc za... Oni są gdzieś, czekaj, bo ja muszę... oni są w ogóle gdzieś zaznaczeni? Oni nie mają... oni nie mają swojej inicjatywy. Dobra, to jeszcze rzucę dla nich za inicjatywę w takim razie. Był Anders, to teraz ten żołnierz, teraz ten oddział. Ale nie, nie byłem. Tam. Co nie byłeś? A co ja teraz robiłem? Nie, on jeszcze nie był. Nic nie robiłem. No to mnie zmyliliście. Dobra, czekaj. Dobra, ale to rusz się ty, a potem ten oddział. Rozwiążemy to tak, że po prostu przecelowywali przez całą... Ja szarżuję na ten, tutaj na tę grupę. Okej. Okay. To będzie tak. Panią atak. No teraz samego. No aim. Mogę mierzyć, nie. Te szarży nie możesz mierzyć. To jest szarża. Plus 10. Chyba trafiłem, ale jakoś tak twabi. Trafiłeś, dobra, to jeszcze próbuję tego uniknąć. 2 i 1, to i masz więcej sukcesów, więc nadal trafiasz. 1. 13. 14, bo plus 1. 14 minus 6 to jest 8, czyli nie zabito, było, atakowałeś grupę, tak? Tak. Tych tutaj, tak? Tak, no to jest jedyna rzecz, którą mogę atakować. Nie wiem, dlaczego masz dwa pająki zostawione, nie? Ja je wykasuję, jak nadejdzie ich kolej, wiesz? Jak tak, będę miał odznaczony, który to jest. Ten? Dobra, tego mogę wywalić. Tego mogę wywalić. Więc teraz żołnierze, Denuo. To ci akurat są właśnie, oni mierzyli. Tak? Ci. Tak, oni mierzyli, bo przedtem nic nie robili. Całą turę zużyli na mierzenie do pająków. Czyli oni są, mierzą, tak? Dobra, to może dalej. Oni mieli fulejma wcześniej. A, fulejma mieli, dobra, no to teraz... No tak, bo oni się w zeszłym roku nie ten, w zeszłym roku. Co? Pominęliśmy ich w zeszłym roku, tak. Tak. Nie dostali żołdu przez rok. A tak. Full aim, to w point blanku. Coś tu jest, full auto. Te pajączki to dla was za słabe. To teraz będą zwiększone pajączki? Proszę bardzo, 5 sukcesów. 5 sukcesów... 4-7, no. Nie, to 4 równo, bo to się liczy pełne sukcesy. Ale nie udało się, więc kasuj. Multihit, tak? Tak. To jak jest... strzelałeś 6 pocisków w serii masz. A czekaj, bo to wszystko... Dobra, w serii możemy przyjąć, że ich już nie ma. No bo... Nie, no zrobię 6. Tak, nie, no bo może rzucić same jedynki na obrażenia na przykład. Ale ten, to masz 6 obrażeń. Ale jako jeden typ, a tam chyba masz 3 typów, czy to inaczej, czy już to pomijamy faktem. Ale to liczymy ten, tak. Okej, okay, jako obrażenia. 16 tak. I 7, 23 i 9, 32 i 8, 43. 43 nie ma minus... Przepraszam, źle liczysz, bo oni mają, bo do każdego trafienia dodajesz jeszcze 3 punkty AP. Czyli zamiast 5 jest to 8 obrażeń, 11. O, zmniejszasz pancerz za każde trafienie o 3. No nie wiem. W każdym razie bardzo dużo tych obrażeń jest. Ten pająk, znaczy ta grupka pająków też przestaje istnieć. Traciliśmy jednego żołnierza, tak? Tak. Tak. Straciliście jednego żołnierza, tak. Czyli to już chyba tak, bo już nie ma tutaj przeciwników żadnych, więc tutaj na tą chwilę oczyściliście okoliczny fragment lasu z przeciwników. Rozglądacie się wkoło siebie. Chwila spokoju. Tam przeładować. Odległa wieża nadal strzela tymi łukami energii między kolejnymi wieżami przekaźnikowymi na tej przeklętej światostacji. Co robicie dalej? Ruszamy. Dobrze, ruszacie. Tylko, że właśnie, jak lezę, wydaję rozkaz rozglądać się, nie wpadamy w pułapkę. I tak musimy się poruszać wolno, więc szyku ubezpieczony.
sprawdzanie, co się dzieje, ja też patrzę, tak? Zresztą moje oczy też, tak? Mówię o tobie, Sterniku. Wypatrujemy tak. Pułapek, tak? To znaczy pułapek, no, zasadzek i takich innych rzeczy. Niebezpieczeństwa wszelakiego. Dobra, to w takim razie rzućcie mi na awareness z modyfikatorem plus 10. Też? No wszyscy. Mi chyba kryształki wpadły do oczu. Tak, tutaj jak rozprułeś tego pająka, to ci jakiś fragment tam wpadł do wizjera. Ja tu nic nie widzę. Tak. Ale ja widzę. Więc coś jest. Tylko czujne oczy wspomagane wizjerem hełmu pancerza wspomaganego i te wzmacniany też słuch w jego tych, nie wiem, mikrofonach czy jakichś czujnikach wbudowanych w pancerz. Przesuńcie gdzieś te swoje jednostki gdzieś do przodu trochę, żebym wiedział, gdzie mniej więcej się udajecie, w którym znaczy kierunku. Idziemy gdzieś w tą stronę, tylko za cholerę tak, prawego, tak? Nią ruszę, ale resztą nie za bardzo, bo nie dałeś mi nad nimi kontroli. W tym kierunku widzę, się udajecie, dobra, to ja teraz tak, odsłonię mapę, kawałek. No i poproszę o kolejne rzuciki na inicjatywę. Zaraz się wkurwie i każe je rzucać granatami do przodu. I na całej mapie tam wszystkich wyczyści. Niech od razu wszystkie rzucają na obrażenia. Się zawali. I tramy się we wraku, potem się odkopiemy, będzie git. Elegancko. Granaty tylko na prawo i lewo wyrzucajmy, żeby tam 10 razy musieli rzucać na obrażenia. Weźcie mi przypomnijcie, inicjatywa to agility? Nie, inicjatywa. Inicjatywa. No tam masz dodane od razu bonus z agility do swojej inicjatywy. To mogę zmienić mój rzut o agility bonus? Bo wcześniej go w ogóle nie miałem. Tak. Dlatego takie niskie rzuty miałeś, tak? Dobra. No. Trudno 0 jest napisane. To jest trudno. Wiele to nie zmieniło, ale przynajmniej nie będę miał. To są pojedyncze, czy znowu po trójki? Różne. To mnie za żołnierzy też rzucaliście? Już widzisz, masz 3 dodane żołnierze, powinny być. Tak, są. Teraz takie pytanko za 100 punktów, jeżeli tego. Czy pod tymi stalaktytami, stalagmitami, drzewami są prześwity tak, żebym mógł w razie czego strzelać, jeżeli coś się jeszcze nie ruszyło? Jeżeli nie są w kołwerze przesłonięci przez drzewa, to możesz. Dobrze, to zadam pytanie. Jeżeli tu, bo to jest cover, czy raczej tu, gdzie klikam, tak? No to traktowany to jest jako cover, tak. No bo chodziło mi o to, czy widać coś przez nich, tak? Mhm. O to mi łazi. Dobra, pająk odłamków, ten jest pojedynczy, dobra. Do kogo ja tam mogę sobie dobiec? Znaczy, ja mogę dobiec. Dobra, mieliśmy Quertusa Robustusa, jeżeli go źle pójdzie. Tu. O, rzecz. No ja na szczęście jest. One... Dobra, tu. Kolejny jest żołnierz de nouveau ten, oddział dwuosobowy. Ojej, chyba będą strzelać do tego pojedynczego pająka, do tych pająków, tak? Tak, ale one są w delikatnym kołwerze są. A ile tam w tej kupie jest tych pająków? Jeden. Ten jest pojedynczy. A to spoko, zaraz go zakrzyczę na śmierć. Nie, to może te pająki, te nasi żołnierze go zabiją, co? No, w sensie... Nie wiem. 4 punkty. Czy ja mogę. Powiedz mi, jeżeli z wybuchowej broni strzeli w tamtą grupę, nie jesteśmy z nimi jeszcze w zwarciu, dostaną tylko oni. Nie my. Wszyscy na mapie. Wszyscy rzucają test. Jest 50% szans po prostu, że z tych wszystkich drzew zaczną lecieć ostre kryształowe liście, gałęzie i tam podobne sprawy. Kolce znaczy się. To boli. Pierdliwy nie róbmy tego. To nie kolce, ja to boli, nie tylko tego. Pomysłodawcy tej przygody. Kolce nie. Są bolą. Nie rzucaj granatem. Żołnierze stoją koło mnie, więc ja mi nie rzucam. Jedyne, co by opłacało się nam, gdyby była jeszcze jedna ukryta i oni też już dostawali obrażenia, wtedy okej. Okay. A oni też mogą dostać obrażenia, nie? To wszyscy. No tak. Tylko mi właśnie chodzi o to, że pozostali to są na mapie jeszcze nieodkryci. Jakby oni też dostawali obrażenia, to by było spoko. To wtedy rzucamy granatów parę i czyścimy mapę. Są w Strange'u nawet.
No to tam możesz, w sensie nie granaty, ale atakować, atakujcie, nie? Na tych, nie? No bo no co innego, chyba że... No strzelam właśnie do nich. Nie, ale to znowu, po co się wystawiać na atak, skoro kolejna grupa też będzie musiała tu podnieść, wtedy będziemy mogli... Czekaj, trafiłeś? Rzuciłeś 75 na 94. Nie. Dobra, to ja spróbuję to uniknąć. Ty strzelasz, czy co ty robisz? To były strzały z pistoletów laserowych. Był to pistoli. Z amunicją on stopper i celownikiem laserowym, jak jest w opisie. Ale chcesz full auto lecieć? Tak, już poleciałem w fazie. Nie widzisz? Okay. No widzę. Koło mnie ja nimi rządzę. O, bardzo nie uniknęli. Oj. A że jest ich dwóch, to będę rzucał dwa razy za ten mecz po prostu. Pierwsza grupka chyba nam wyparuje. Nie jest grupka, to jest... A ty strzelaj do kogo? Do tych, tak? Tak, nie. Tak. Tak, do tych. To jest jeden. No jeden, no to go zabiło tak bardzo. Zabiło go bardzo, dobrze, no to... Znowu kolejny pająk po prostu nawet nie zdążył dobiec do Quercusa Robustusa, kiedy zamienił się w kubkę kryształków. Ja wskazałem tego pająka po prostu, wskazałem tego pająka mieczem, a ci tych dwóch żołnierzy, którzy koło mnie stoją, to... oddało serię i babami. Tak, poszło strzelać. Teraz ten. Sprawdza się. Nie wiem, kto jest szefem i kto odpowiada za jakość sprzętu. Ej, wiesz, akurat ja mam od tego ludzi, tak? Prawda, pierwszy? Sprawdzają się. Szarża. Działa. Szarża i... To jest pojedynczy czy grupa? Grupa. No pojedynczego kolesia, nie, na grupę atakuje, tak? Tak. I nie trafi. I nie trafiają, więc tutaj się tylko nawiązała walka w zwarciu, ale żołnierze twoi wysokim moralem niesieni bronią się dzielnie. Właśnie dlatego mam pistolety, bo mogę sobie strzelać na point blanku. Dobra, ja mam pytanie takie za 100 punktów. Kto pierwszy działa? Żołnierze czy my? W kolejności ten. Tak jak pokazuje turn order, nie? A, okej. Okay. Następnie właśnie będą ci, których atakowały te pająki. Jak tutaj stoją, są w zasięgu, to znaczy chodzi mi o to, czy też mają covera, czy nie. Gdzie? Musisz wskazać im, bo nie wiem, o kim mówisz. Tu, gdzie ich przesunęłeś, tu. Dla ciebie są w lekkim coverze, mają dodatkowe 4 punkty do armora. A dla nich? Zabiją tą grupę tutaj przy nich. Dla nich? No, zasłaniasz im. Jesteś na linii strzału, chyba że się przesunął. Ale teraz ten oddział strzelał, ten. Czym się pinguje? Przytrzymujesz lewy przycisk myszy na konkretnym polu. Ciąg. No ci będą teraz strzelać. Tak, ci tutaj. To jest ich w oddziale, jest ich tutaj trzech. Tak. No to jest komplet, to rzucaj. No to pytanie. Rzucam. Pamiętaj point blank. Half aim. Tak. Autopistol, half aim, no aim? Half aim. Jak się nie poruszać, po co? Low point blank. Full auto, tak? No co? Jak masz tam w broni full auto, no to tak. O, a to ci. O Jezu, dobra, nawet nie musisz rzucać. 9 bonusów, znaczy 9 stopni, tak. Czy tu jest 0,1,0,5 zawsze trafia, czy mi się wydaje? Tu tak nie ma, po prostu wysoki wynik to trafia, nie? A oni nie mogą unikać, bo szarżowali, więc trafisz, rzucasz na obrażenia. To tak 3 razy 6. Jeszcze Righteous Fury. Nie licz. Dobra, nie ma sensu, Righteous Fury jeszcze do tego dochodzi na jednym strzale, więc znowu... Po prostu żołnierze Denuvo, mimo kiepskiego uzbrojenia, przynajmniej dobre uzbrojenie. Wedle słów kapitana, robił rzeźnie po prostu na tych pająkach, tylko po prostu szczątki wszędzie fruwają, odgłosy wystrzałów. Kolejne trzy. Jeszcze raz, to są trzy. Pojedyncze. Ten jest pojedynczy, tak. Ale się rusza akurat ten. To już jest potrójny, czy po? Pojedynczy, więc ten. Lordzie Denuvo. Jesteś zaszarżowany. Dostajesz pościółek. Byłeś zaszarżowany. Wow. Kolejnej turze możesz oddać. Kolejnej części sekundy, nie w turze, mój drogi panie. No tak. Dwa sukcesy w ataku. Dobra, już. Ale. Ile wyrzuciłeś? 43, oni wyrzucili 24. Oni mieli niższy wynik, to i tak trafiają. No, obrażenia. Już moment.
17 minus twój pancerz. Jak 17? 13. 13, ale 4 AP mają. To 17. Dobra. No dostałem. No mują ci pancerz. Rozjebutali mi pancerz, czy nie? No przegryzł się przez pancerz. Błyskawicznie doskoczył do ciebie i wgryzł ci się gdzieś w okolice trzewi. Czujesz, jak jego kryształowe żuchwy przeorały ci twoją zbroję i tam wyściółkę podjął i czujesz, jak ci grzebie w trzewiach właśnie w tym momencie. Twoja krew wypływa z pancerza i rosi obficie. Łuncy tam, gdzie masz łuncy w kombacie, current, to tam masz na przykład ileś na ileś, to sobie zmniejsz tą liczbę po lewej. O odpowiednią. Za 7, tak? Tam miałeś 7 pancerza w sumie, nie? Nie, to przepraszam, za 6. I mam 10 obrażeń. Kolejne Santiago, możesz się odgryźć. Dobra, odgryzam się. On mnie trzyma, tak? No, znaczy nie, no, wgryzł się w ciebie, ale się wyciągnął głowę swoją, ma zakrwawione żuwaczki, tylko klekocze nimi. Mistrzu gry, pytanie. Jeżeli skoczę tutaj, trafię oba? Skoczysz? Tak. Ale ty chcesz się rozgryzać, czy co? Chcę skoczyć jako szarżę, skoczyć i zaatakować oba. W zasięgu będą obydwa. Okej. Ale za skok dostaniesz minus 10 modyfikator. Plus 10 z nóg. To znaczy no. Plus 10 po minusie 10 od tego, co powiedziałeś. Ale co, twoje, to dostajesz tam ile masz bonusu ze skakania? Plus 20. Ale to jest bonus do skakania, nie? A ja mi chodzi o bonus do trafienia, to jest dwie różne rzeczy. Dobrze, no, spoko, to nie mam, okej, spoko. Bo atak po skoku to jest tak jakby z utrudnieniem dla ciebie w tym momencie. To jeszcze jedno pytanie. Mogę zaatakować, przesunąć się i zaatakować w razie czego, czy nie? Nie, bo to jest atak jest połową akcji, ruch jest połową akcji. Razem jedna akcja. Tak byś musiał zrobić półtorej akcji, to nie masz tak. Nie mam. Jako ruch mogę wylądować tutaj i ciąć oba, czy nie? Przeskoczyć przez coś, co jest wielkości psa i piznąć jednego i drugiego, czy nie? Nie, bo atak jest połową akcji. Dobrze, to wytłumaczę ci to jeszcze raz. Mam jeden, dwa. W rundzie mogę zaatakować z dwóch tej. Nie muszę atakować jednej istoty. W sensie chodzi o to, że chyba musisz stać w miejscu, żeby dwoma naraz jako... Jeden atak jako półakcję, więc żeby dwa ataki chyba jako cała tak, akcja. Tak, więc chyba... tak. Jedno machnięcie mieczem to jest półakcji, więc jak chcesz zaatakować dwoma mieczami, to musisz poświęcić całą akcję na atak. Stoisz w miejscu. Więc jak się ruszysz, to masz tylko jeden atak wtedy. Jak to się nazywa? Możecie mi powiedzieć. Atakuję tego, który się we mnie wgryzł. No to jedziemy. Trafienie jest prawdopodobne. Przycelować mogę przy dwóch atakach, czy nie? Przycelowanie jest połową akcji. Jeżeli się nie ruszam, to mogę, tak? Tak. Nie. Do jednego ataku, tak. Do jednego ataku. Wtedy nie atakujesz dwoma brońmi, tylko jedną z nich. Atak jest połową akcji, jedną bronią. Okej. A jak przymierzasz, to marnujesz jedną drugą połowę akcji na przymierzenie, nie? Znaczy jak połowicznie przymierzasz, jak robisz half aima. Całego aima, no to cała akcja idzie. W przypadku bonusów, jakie masz do trafienia w walce wręcz, to wystarczy spokojnie half aim. Ktoś ty wyrzucił 84 na 64. Jeszcze raz. Tym razem trafił. Trafiasz? Czekaj, ja sobie rzucę jeszcze na... A, czekaj, czy ja cię szarżowałem, to nie mogę unikać, dobra. Właśnie dlatego to robię. Poczekaj, bo drugi miecz leczy. To tak, teraz jak to robimy? Nie sumujemy obrażeń, tak? Rzucasz najpierw na pie... No to już widać po ciosie pierwszym mieczem, że roznosisz przeciwnika na kawałki, więc... Przy uderzeniu brzęczącego wibracjami... Buczącego. No buczącego, nie no, on wibruje też przy okazji, to jest takie... Rozpada się. Rozpada się na milion kawałków. Milionów kawałków porozbijanych pająków, które tu biegają, jest już całkiem sporo. Okidoki, dobra, teraz kolejny pająk, ten, to jest oddział. Uwaga, chłopaki, idzie do was oddział. Gdzie ich mogę przesunąć? Dobra, to jeszcze raz, mistrzu gry, bo mi nie pasuje jedna rzecz. To jest Half-Aim, czyli oni się tutaj się powinni poruszać w troszeczkę inny sposób. Musisz tu łamać, bo się pytałem specjalnie, czy to zasłania, czy nie. Powiedziałeś, że zasłania. Zasłania, tylko to są pająki, one mogą łazić po wszystkim. Multiterrejne. One mogą łazić po wszystkim, w przeciwieństwie do was. Bo są pająkami, więc tu i atakują tych. Chłopaki jeszcze nie unikali. I szarża, pyk. I nie trafili.
No to by było po na tyle. I teraz Quercus Robustus. Co nie. Ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Musisz się przesunąć na pewno. No gdzieś. Na pewno, tylko po prostu gdzieś. Czy to jest zasłaniające od noga kryształu, czy po prostu on jest tak pod kątem i widać tego pająka? O tego. No, którego pająka widać? Tego, czego widzę. Jakbym się tu przesunął. Dla ciebie ten pająk jest niewidoczny, bo go przesłaniają drzewa. Czyli jakbym stąd przesunął się tu, przykładowo, to będę go widział? Nadal nie. Zależy, jak chcesz patrzeć na planszę, bo jak popatrzysz sobie na planszę, to tam możesz zobaczyć, że pada cień, a cień musi padać wtedy, kiedy coś jest wystające. No tak, tak, ale czy to jest... Ale nie, luz, to już teraz... Ale to jest, wiesz, taka symboliczna reprezentacja drzew po prostu. Nie ma mapki, gdzie by były kryształowe drzewa, więc trzeba było używać takiej. A nie ma opcji na przygotowanie akcji? No dobra, to na razie przypuśćmy się przeniosę tutaj, no gdzie przesunąłem. I okay. Tyle, no bo nic więcej nie zrobię. Okej. Okay. Quercus, co ty kurwa robisz? Nie no chcę by... Pająk. Możesz... Co? Zawiesić akcję, jak ci się pokaże, to odpierdolić ten tempa. No dobra, niech będzie. Wycofuję ten ruch i po prostu zawieszam akcję i zobaczę, co się dzieje. Właśnie o to chodziło, bo nieważne co byś zrobił, on do ciebie podlezie. I, no, i teraz mogę. I teraz kapitan Bomba uje napierdalać, tak, dokładnie. Teraz jak się tylko pokazał. Jak się tylko pokazał, to go jebnie, no. No i teraz. No. I teraz Quercus, masz okazję, ponieważ z pomiędzy tych drzew wybiegają na ciebie trzy pająki. Trzy pająki, jeszcze lepiej. Okay. Masz okazję się wykazać. Dobra, w takim razie. Ponieważ psioniczny krzyk to jest pół akcji, to mogę chyba wykonać dwa ataki. No, dwa krzyki możesz wykonać. No, i to dobrze. No dobra. To najpierw po prostu spróbuję zlikwidować jednego, a potem drugiego. O tak, czyli tak, najpierw idzie wrzask na tego najbliższego. Oczywiście pod kontrolą, nie będziemy szarżować. I... 8, to go nie zabija. I to jest ten. Dobra, jeszcze raz mu dołożę. Lepiej, bo i tak nie widzę w tej chwili jeszcze innych pajączków i tak, prawda? Że one są w grupie, to są trzy. A, dobra, no to walimy jeszcze raz. Czekaj, czy ja tego nie mogę jakoś rozszerzyć sobie, zaraz zobaczę. Nie. Na pewno możesz zasięg zwiększyć przy... Zasięg tak, ale to zasięg to mu nic nie daje. Chodzi mi o to, żeby... Nie ma. Dobra, po prostu mu przypalę jeszcze. Ile teraz? 5? Tak, 5. To jest ich 2, tylko czekaj, to jest 17. Jeden jest ranny. Lekko ranny, ale one teraz cię szarżują, Quercus. Czekaj, jedna ważna rzecz. One są, o ile mogą być, są ogłuszone. Jeszcze tam jest dodatkowa funkcja tego tej mocy. Ogłuszone, tak? Dobra, stunt. Muszę sobie sprawdzić, co robi stunt. Stunt characters cannot take actions including free ones. Opponents receive plus 20. Okej, okay, czyli one nie mogą nic robić poza akcjami darmowymi, a tak nie jest darmową akcją, więc one po prostu się zatrzymały się w miejscu i teraz wszyscy, którzy będą do nich atakować, dostają jeszcze dodatkowy bonus plus 20 za nieruchomy cel, tak jakby. Dokładnie. To jest taka grupka, która bardzo chętnie zaatakuje. Która właśnie teraz chyba będzie działać. Tak jest. Dobra, czyli sobie ich tak oznaczę, żeby było wiadomo, że oni są ogłuszeni. I teraz jest żołnierz Denuo, który jest tutaj. Tutaj ten obok eskortuje niosących głowicę. O ten. Jest ich dwóch. On i jego brzuch. Tak. Magnus, czyń honory. Dobrze. Żołnierz. Oni nie robili. Ale w sumie mogą Half-Aim'a robić do Falloutu, czy nie? Nie mogą. Jak to było? Tam celowanie do Falloutu? Nie wiem, czy jest celowanie do Falloutu. Mniejsze. No to daje na aim'a. In range, point blank to jest chyba, bo tam mają... Tak, masz modyfikator plus 20 za nieruchomy cel, więc... Tak, to wiesz. Z tym, że Quercus stoi na linii strzału, więc jeśli będziesz miał pecha, to trafisz Quercusa. Mam nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie.
Ale 6, 6 oni nie mogą unikać, więc jeszcze rzuć formalnie za obrażenia. Zważysz, że ich jest tylko półtora? No to kolejna Quercus Robustus powstrzymał psionicznym krzykiem pająki w miejscu, a seryjka za jego pleców, świszczące pociski przylatują wkoło niego. Żaden go nie naruszył, tylko robił sieczkę z tych pajączków, więc one giną w efektowny sposób. Rozpryskując się w peli kryształków. Tak, dokładnie tak. I został jeden ten pająk, którym mogę się ruszyć gdzieś tu. I on tu, dobra, czyli ja go gdzieś tu wyślę. Okej, gdzieś tu, dobra. I to by było na tyle. Głowica się teraz rusza. Gdzie ja mam ją przenieść? Pewnie w prawo tam. W kierunku Quercusa Robustusa, tak? Dobra. Oddział ten ktoś by przesunął. Dobra, i teraz następuje Magnus Jackson. Tłucz tą tak. Trójkę przy naszych, bo oni przeładowują. Chodzi ci o gdzieś tutaj tych, tak? To jest trójka? Tak, to jest trójka. Okej, okay, oni przeładowują. Zawsze mają drugą broń jeszcze, ale... Mistrzu gry, jeszcze proszę, żebyś naniósł takiego ładnego krzyżyka na tom, który jest przede mną. Bo zapomniałeś. Tego już nie ma. Dobra, to idę tutaj i ich tnę. To ja ich tnę. Czyli jednego z nich, tak? No, ile się da, mogę wymachiwać mieczem jak ja pierdzielę, ale... Znaczy jak się ruszyłeś, to i tak jeden atak masz tylko wykonać. No tak, tak, tak. O! Weszło. Okej, okay, jeszcze... Nie, bo one szarżowały. One tak, szarżowały. Tak, pożarzy są. Więc rzucasz na obrażenia. Czekaj, to jest 23. 23 minus 6 to jest 17. To jest likwidacja na pewno jednego. Obrażenia na drugiego nie przechodzą. Okej, okay, no to ja wstaję. Już tyle. I teraz Anders Aleksandrow. Jej, zostawiliśmy mi coś chociaż cokolwiek. Tu masz na przykład. Tu jest jeden pojedynczy. I tu jest jeden. Tu jest pojedynczy, tylko do niego to naokoło musiałbyś iść. Jakoś. A ten? Ta grupa? Jak się wybijesz z pleców kapitana, to dobiegniesz. Nie, no może między wami tak o tutaj. No może. Tu może tutaj, przejść. Tutaj tak potem... naprawdę tego nie ma, więc... Tego nie ma. To miejsce w sumie, gdzie jest ta truchła. Czekajcie, to tak jak się mierzyło, linijku. Klikasz linijkę, masz tu i masz 4,5 metra ruchu do miejsca, gdzie jest ten. A do tego ostatniego mogę zaszarżować. Do tego tutaj. No jak chcesz. Możesz sobie tam szarżować. To doszarżuje, nawet tutaj doszarżuje, 9 metrów akurat, idealnie. Ciekawy jestem, czy szarża tutaj w tym systemie to linia prosta, czy nie? Nie. Wiesz, tutaj wbiegasz na ścianę i robisz ostre zakręty. Ja bym chciał tego pająka, żeby ktoś zabrał tutaj. Tego już mamy, bo ja tu stoję, o. To szarża. I na nim. Czyli tego atakujesz. Tak. Dobra. Nie, szarża, to nie ma nawet. To jest bez aima. Niestety nasi muszą przeładować broń. Przestało to. Ja zacząłem strzelać. Ale mogą wziąć drugą broń. Mają dwie, mają autopistole i jeszcze miecze mają miecze zwykłe i te i lasery jeszcze mają. Więc wbrew pozorom są uzbrojeni po zęby. Wystrzela jeden magazynek, przerzuca przez ramię, wyciąga drugi karabin, wystrzela magazynek, przerzuca przez ramię. Szarża plus 10, bo jestem śliczny. Plus 10 za ładne oczy. 2 i 7, dobra, ten nie szarżował, mogę próbować unikać, ale ile stopni? 5, o panie, to on jak w Matrixie robi takie szybkie ruchy, że nie zauważasz, kiedy twoje ostrze przecinają powietrze. Jedno ostrze, bo drugim... Nie, bo drugim ja szarżowałem, także ten... Machnę się. Nie bardzo. Dobra, i teraz tak, kolejna runda, ten pająk odłamków nie istnieje, to był Subam. Dobra, ci żołnierze, co ich jest ciągle dwóch, a że zają jak miło. Teraz mi wytłumacz, oni są pod tą, czy gałęzią. Pod gałęzią. Pod drzewem są. Dobra, to teraz mi wytłumacz. Tych widzą, czy nie? Znaczy, nie widzą ich, bo im pięć drzewa zasłania. Aha, tego jest. Widzą? Też nie. Widzą tego. Widzą tego, nie? Widzą moją ruchu. To jest pojedyncze, tak? No tak, to raczej, to pojedyncze. Ale ruch to jest pełna akcja. Znaczy, pół ruch to jest pół aukcji. Pełny oni ruch. Oni mają pół ruch, cztery. To oni szybszy się ode mnie? No, macie dobrą załogę. Pamiętacie, że kupiliście krak załogę, więc oni mają statystyki. No.
Dobre. Nie ma to tamto. Dlatego tak trafiają. Dlatego tak trafiają często. Last Pistol też ma po 3 terie. Last Pistol nie ma tego, pull auto. Nie, ale ma semi-auto. Kompakt Last Pistol? Nie, ma pojedynczy strzał. To jest taka broń boczna do ostatniej tej, jakby się pozacinały inne, to mają. Ale mają ślimacze. Dostali to, żeby się cieszyli, tak? Chcieli mu daj nam pistolet jeszcze, to im dałem. Teraz mam pytanie. Pistolet, żeby sobie strzelić w łeb, jak się już wszystko inne skończy. O, to jest bardzo dobry ten. Malutkie. Plazma jest wybuchową bronią, prawda? Nie. Plazma? A jaki masz rodzaj obrażeń tam przy plazmie? Na plazmie jest chyba E, ale zobaczę. Czy X? Energy. No to nie jest explosion. Znaczy nie jest explosion. Wiesz, jakbyś miał działo plazmowe, to tak. Albo Meltagana. Melta też nie jest wybuchowa. Melta odparowuje wszystko. Melta jest temperaturowa, jest taki typ. Sprawdzić temperaturę topnienia kryształów. Dobra. No dobra, pytanie, co robią ci żołnierze? Anders. A dlaczego ja? Dobrze. Bo to są twoi, no. No dobrze. To oni sobie pójdą w prawo, tu. Mają 4. Czyli dojdą tutaj do tego. Tak. Zabinkiem się wychylą. I tu pójdą? I będą strzelać do tego tutaj. Jeszcze jeden przesuń, bo mi źle się przypieszy, że nie będziesz miał tego. Ściągnie tam, no. Tak, za dobra, widzą, bo tak. Widzą. No. Będą mniejszym strzelać. Jeden charakter shit. Egzekucja. Ranged weapon. A tak, to jest bez przycelowania. Tak, jest. To w short range'u. Point blank. I full auto. Proszę. Trafiasz, jeszcze dla formalności próba unika. Pajączek rzucił 33, a ty rzuciłeś 68, więc udało się uniknąć im strzałów. Gdzieś tam przeskakiwały między gałęziami i udało im się pounikać, teraz jest ten... Pojedynczy pajączek chyba. Pojedynczy, no. Dobra, teraz ten pajączek przesunie się tu. I zaatakuje Andersa. Marzyłem o tym. Standardowy atak. No i ma pecha, no jego broń się psuje, ale żuwaczki, znaczy te, nie, no żuwaczki nie mogą się... Nie mogą się zepsuć, szczękoczułki, czy jakkolwiek. A ja wiem, co się stało. Szczęki im opadły. Więc po prostu wystawia ci się na atak, będziesz miał plus 20 ewentualnie do ataku. Znaczy ktokolwiek, kto będzie teraz atakował, będzie miał plus 20 do ataku, tak jakby były ogłuszone. Po prostu odbiłeś mieczem ich atak tak, że się ogłuszyły. Nawet nie musiałem, patrzyłem się na nie drogi. Teraz jest ten tutaj, oddział ten. Czyli moi. Oni są blisko, dobra. Na point blanku masz tych tutaj. Nie wiem. Te dwa, tak? Alfheim. In range, point blank, full auto. Ulu. Pięknie. No to bez... Tutaj bez sensu rzucać na unik, bo i tak nie przeskoczę takiej liczby. 18. No, tego nie ma. Tym panom już podziękujemy. No to rzuć na obrażenia tak dla formalności. Popatrz na duże liczby. Teraz oj, dobra, no faktycznie. No tylko, że to było rzucenie z mojego, przepraszam. No i tak wątpię, żeby przeżyły serię. A 15 i 6 penetracji to trochę... Z autopistoli. No i tak podobnie. Dobra, czyli ten jest wywalony. To są pojedyncze już, no nie? Tak. I teraz jest Lord Kapitan. Pawiąc z honorem. Z honorem, nie masz się... Przesuwam się tu i tnę. To jest pół akcji, więc nie ma majma, dobrze myślę? Znaczy, no teraz już masz tylko atak. Jak będziesz nawet Half-Aima robił, to marnujesz całą akcję już teraz. Ale możesz jako szarże to zrobić w sumie chyba. Dobrze. I mówiłeś plus 20, tak? Tak, bo on miał pecha. I nie może unikać? No nie, bo jest jakby ogłuszony. To nie trafiłem. Czy poprawiasz za kolejny punkt, czy nie? Nie. Czyli po prostu poślizgnąłeś się na własnej krwi i się machnąłeś nad tym stworzeniem. Tak, między nami mówiąc, to są tylko przydupasy. Jeszcze coś będzie mocniejszego. Ja muszę mieć te dwa punkty, które mi zostały. A, już dwa punkty. Quercusie, Robustusie, teraz twoja kolej. To znaczy... Tak, ponieważ nie wiem, że tak powiem, co zrobi pajączek, to chwilkę zaczekam. Pajączek sprawdza, gdzie spierdalać.
Tylko, że następny jest żołnierz obok ciebie stojący, więc... Nie, a ten obok. A ja zaczekam. Dobra, więc ten żołnierz tutaj. Znaczy dwóch, oddział dwóch żołnierzy. Jedyny, który poniósł straty na razie. Nie, to jest trójka. Nie, dwójka, a nie. Moi studenci. A nie, to jest trójka, fakt, bo tam jeden jest ranny po prostu. To nie wiem, robić szarże i niech strzelają. Ale po szarży nie ma, a szarża nie jest do strzelania, tylko do ataku wręcz. No to mieczami niech tną tego jednego w trójkę. Tak, tak chcesz, nie? Tak jest niego, to bandowy. Że on już bardzo ładnie unikał, tak? A więc trzech na jednego to banda łysego będzie? No. Czekaj, jeżeli jest trzech, to już chyba był otoczony. Czyli dodatkowy jakiś bonus jest wtedy do tego, to muszę znaleźć. No jak jest trzech na jednego, to masz do 20, plus 20 do rzutów dodatkowo. Także no. Także do widzenia. Czyli nie trafili, dobra. I teraz jest ten pająk. Las na ścianę pewnie, jak to pająki mają zwyczaj. Nie, no to pająk po prostu próbuje się im odgryźć tym tutaj. Któregoś z nich podgryźć, więc on po prostu zaatakuje. Nie była szarża, prawda? To była szarża. Więc nie możesz unikać. Nie sądziłem, że nie trafił. Okay. Jakim cudem trafił przy zero? Rzucił 39 na 39. Równiutko. Więc teraz rzucam na obrażenia. 18 minus pancerz na lewej, na prawej nodze. Pancerze jakie tam macie? 4? 6? Ale kto? No ci żołnierze. Już mówię. O 4. A nie, 4 mają na nogach. To się liczy to z dołu, nie? Na nogach ma 8. 8. Czyli 10 obrażeń dostają. Ja to nawet też nie zginę. Czyli jeden zginął chyba. Dlaczego? Chyba tak. Bo był ranny. No, bo 14 obrażeń jest na jednego. Tak. Może zginąć nie mieli 13. Dobra. Żołnierze nam będą. Teraz mamy... Głowica się przesuwa znowu. W prawo tam na górę, nie? Na górę w lewo czy w prawo? A. Prawo. Czyli tutaj Quercus. No oni się tak... Ścianie. Quercus. Stanęli na tobie, ale dobra. Gdzie jest To jest dziwne kapelusz. Dobra, Quercus jest. Quercus jest. Stoisz na głowicy, Quercus, dobra. Czyli atak przez głowicę. Tak, teraz jest Magnus Jackson. No ja tu mam w zasięgu tylko to coś. To jest pojedyncze, tak? Tak. Bo podleść to będziemy mieli plus 20. Strzel z Boltera, wywołaj deszcz odłamków, nie? Zabij nas wszystkich. Ładnie. W ogóle strzelę w głowicę, co to może najlepszy plan jest. Ja się zastanawiam, dlaczego one nie atakują tej głowy. To nierozumne. Dobra, to ja wiecie co, chyba zrobię taki trik, że muszę zaszarżować, bo nie sięgnę normalnie. To sobie zaszarżuję za niego i będę go tnął. Ty jego tniesz. Ty macie już, w tym momencie jest 3 na 1, więc masz plus 20 do ataku dodatkowe. Bo we 3 go otaczacie. Masz w sumie plus 40. No. Wiesz o tym. I nadal go nie trafiłeś? Stówkę wyrzuciłeś, panie. Masz pecha. Ale... upuszczasz miecz w tym momencie. Możesz to jesteś bezbronny. Będziesz musiał... Musisz pecha to chyba powtórzyć. Nie mogę. Czy mogę pecha? Fate point, tak, wydasz, nie? Znaczy w sensie nie spalisz, tylko wydasz, to możesz powtórzyć rzut. No to tak bym zrobił. Bo tak nie trafisz, to po prostu wstyd to trochę. No. Santiago tak krwawi, że się wszyscy ślizgają na tej krwi. Nie ja. Tak sika krwią. Ale on tylko, że 6 dostał, to gdzie tam krwawi? Flashmont. No okej. Dobra. No to trafiasz. On jest oszołomiony, więc nie mógł nawet. No, 12 i 5 penetracji. Minus 6 to jest 11, dobra, czyli zabijasz. Teraz jest Anders. No i co ja będę tak biegał do kotego drzewa jak debil? No. Nie chcę. Nie, ja po prostu sobie pójdę tutaj. Tutaj sobie pójdę i tu sobie pójdę. O. Bezpieczę przód. Koniec. No. W sprincie mógłbyś dobiec do oddziału. Ale nie chcę. To tutaj. A gdzie do którego oddziału? Tutaj? No tutaj masz 18. A, na miejsce. No, w życiu. Dobra, czyli to tyle. Ruszyłeś się po prostu. Mhm. No. Teraz oddział mamy ten niżej. Żołnierz de Nuvo. Oni już nie mają amunicji, to są ci moi. Ale mogą wziąć sobie pistoleciki. Mają jeszcze raz pistolet albo walić mieczem, nie?
Ja to jest pojedyncze kolo, tak? Tak, to jest pojedyncze kolo. Ja im każę szarżować, to są moje żołnierze, więc ja im każę szarżować. I tam jest otoczony przez tamtych dwóch jeszcze żyjących, więc będzie znowu tak w przewadze, więc macie plus 20 dodatkowe do trafienia. Dokładnie. Tu żołnierz de nouveau w ilości 2. Oni będą się bić. I oni biją teraz mieczy. Miecz. Stawa, atak. Jest no aim? No, no, tak, aim. No aim. Jest to szarża. Jest to modyfikator plus 40? 20, bo ty masz przewagę. 10 z tego i dodatkowo jeszcze 20. Dobra, 20 cyk. Uuu, nie trafia i to bardzo. Co powinien szarżować. Przestrzeli się mojego głosu. Powtarzasz? Ale czy jego fate pointa wtedy zużyje? Ich czy swojego? No, nie, znaczy myślę, nie, no nie to... Sensu. A, oni nie mają fate pointów, więc u nich nie można. No właśnie. Nie, spokojnie, jeszcze drugi oddział jest ruchu przed no, tamtym, spokojnie. Więc nie ma sensu. Dobra, ten nie żyje, więc go wywalam. Więc tutaj teraz oddział trzech, co jest za kapitanem, co stoi za kapitanem, murem. Rusz ten mur, kapitanie. Danie? Raz, dwa, trzy. 4 chyba normalnego, full move 8, run 24, o, mogą biec od razu już do tego. Mogą na niego zaszarżować, czy tu już nie ma miejsca? Tu? W tym na tego zaszarżować? Nie, on już jest otoczony, już jest wystarczająco przez tych, co tu było, co tu stoją. Spokojnie, jeszcze będą inni. Dobra, przesuwają się tutaj, jest ubezpieczenie. Dobra. I teraz Lord Kapitan we własnej osobie. Jak wysokie jest to drzewo? Jak wysokie jest to drzewo? No, ze 3 razy wyższe niż ty. Zbroi. Jak uskacze. Kapitan ciebie tylkoczny jest. Radosny, podskakuje. No, właśnie chodzi o to. Czy mogę na nich wylądować? Do Steel Rain. Inaczej. Zadam to pytanie poprawnie. Czy jest możliwość skoczenia na drzewo i zeskoczenia po drugiej stronie księcia? Czekaj, ja muszę zobaczyć, ile ty masz skoku. Jakie ty masz tam skok na tej swojej karcie postaci. Full, masz base leap 6, base jump to jest podskok. 6 metrów skacze? Znaczy taki tego skok do przodu to jest 6 metrów, nie? Przepraszam, ja mam jeszcze nogi, więc dodaj dodatek. Ale nogi to ci dają tylko jakiś bonus, a nie odległość 20, metra. Plus 20, bo ja też mam nogi. Plus 20, więc zwiększa mi o jakąś liczbę też skok, zasięg. Nie, o co ci daje do testów skoku. Tak, do testów plus 20. I ewentualnie, nie wiem, chyba nawet lipa nie zwiększa. I to, że skoczysz dalej, skoczyć, to też lepiej. Chcesz skoczyć na drzewo, rozumiem, okej. Okay. I z drzewa na nich. Na niego, to jest jeden facet. Tylko czy ty masz 6 metrów tu? Nie, tu masz 9 metrów w linii prostej. No to szczyt drzewa. Ile ty masz wzrostu? Ile ty masz wzrostu, kapitanie? Ty masz gdzieś ze 2 metry? Tak, ja mam 2,10 dokładnie. Razy 3 to jest 6 w górę, ponad 6 metrów już masz na szczyt drzewa. No więc nie dasz rady nawet skoczyć na szczyt drzewa. Możesz się prowadzić wdrapać. Jedno pytanie, mistrzu. Czy coś takiego, jak mówiłeś o pełnych, wystających gałęziach, takich innych rodzajach, które nam zasłaniały? Mhm. Jeżeli wyląduję na jednej z nich, mogę skoczyć dalej? Pytanie, czy ona utrzyma twój ciężar, to jest jeszcze. To jest solidne 60%, że nie. Dobra, no to mogę spaść. Pukujesz się. Co? Jedni w drzewo przewrócisz je. Ale tam są nasi żołnierze. No nie. Nieważne. Wcale całego oddziału nie ustawili. Dobra, to mistrzu, ja robię je. No nie, jestem takim, typem, ja się po prostu podwiążę. Zastosuję pierwszą pomoc. Aha, okej. Okay. Mam normalne obrażenia, więc nie tego? Jesteś light wounded. Więc nie mam modyfikatora. Załatałeś się na 4 punkty obrażeń. Ty jakiś steampack, jakieś te szybkie spraye, ten... Nie, mistrzu gry. Łatające. Śmiałem po prostu... taki ładny guziczek, który mam w pancerzu i zaaplikowało. Środki przeciwbólowe i te sprawy. Dobrze, czyli masz 12 ten, masz już tylko 2 obrażenia. 14. Okej, okay, dobra. I teraz mamy Quercusa Robustusa, który podskoczył i stoi na głowicy. Na bombie. Dobra, ja może zejdę z tej bomby i przesunę się po prostu tutaj. Się tutaj. A co? Wiesz, to nawet miałbyś pająka we wzroku. Tak? No fakt. A tylko, że... A, nie, dobra, okej. Okay. Faktycznie tu.
No i będę chyba no, następnej bo no. Teraz już nie mogę po tym ruchu, prawda? Znaczy nie, ale to był nie, no to był twój pełny ruch, nie? Raczej wydaje mi się pół ruch. Dobra. No to jak pół, no to, że tak powiem, spróbuję skasować pojątkę. Bo half move'a ile masz? 4 metry chyba pewnie? Coś w tym Tak. No dokładnie, dobra. No to próbujemy kasować pajączkę. Tylko lepiej pecha nie wyrzuć. No. Tylko pecha nie wyrzuć. On umie przetem. Coś przerywa. Ale w razie czego to spróbujemy, dobra. 7 obrażeń. No to prawie, że go nadwyrężyłeś, dobra. On go nie zadziałał. Minus 6, czyli 68 rzuciłeś na... Nie udało ci się, bo rzuciłeś na 47. Przerzucę to sobie. No nie używałeś fate pointów jeszcze, to możesz. Jeszcze nie. No to spróbujemy. O, no to teraz to go rozwalasz już w tym momencie. Wow, no to bo super. Idealnie jedno obrażenie ponad jego zdrowie, więc... Mistrzu. Tak. Marsz do piekła tego spój wściekły. Więc tylko towarzyszących ci żołnierzy, tylko taki pyłek kryształowy tak na nich opada po tym, jak go rozsadziłeś na wszystkie strony. Kto tam jeszcze został? Podaj do tego... Chyba nie ma już żadnych pająków. Nie, wszystko jest z tego. Rozwal jedną drużynę, tą podwójną, doładuj ją do tego, do grupy. Przeładuj się bronię. Przeładowują bronię. A ten, który jest pojedynczy, dołącza jako osłona do Mortisi. Czekaj, czyli tych mam zmienić na pojedynczych, jedną, tak? Robisz jedną trójkę i jednego pojedynczego. Jego działanie polega na tym, że on nie pomaga ich nosić, rozumiesz? Mhm. Ale trzyma się tam i strzela. A ja podchodzę do tych panów tego... Czekaj, no to mieliście 13 gości, z dnia o dwóch, to macie mieć 11. To jest. Więc macie 4, 7, 10 i 11. No to dobrze jest. Znowu kolejna grupka przeciwników została rozniesiona dosyć szybko przez Anders, was. Anders, czy ty masz podstawę medyka, czy nie? Nie. Medyka miała tylko was... Aurora. Zauważyć, że też kazaliśmy im przeładować broń tym dzikom naszym. Na wszystki wypadek. I pewno magazynki, bo wystrzelali wszystko. Nie wiem, ja wypatruję też, jakby mieli kolejnie wyskakiwać. Mogę nawet lekko do przodu się wysforować. Delikatnie, nie bardzo delikatnie. Wydaje mi się, że się przesuwamy, tak? Powiedz, no oczywiście, tak jak mówiłem, że ubezpieczenie i te inne sprawy. Rzucać czy nie? Nie. Nie rzucajcie już. Przedzieracie się dalej przez las, twoi poddani, twoi załoganci dźwigają ciężką głowicę. Wszyscy rozglądacie się nerwowo dookoła, szukając kolejnych pająkopodobnych stworzeń, które miałyby na was wyskoczyć gdzieś spośród tych kryształowych drzew. I powoli, krok za krokiem, metr za metrem, ciągniecie i idziecie... Tak, pięć za pięcią, idziecie w kierunku wylotu z tego kryształowego lasu na drogę prowadzącą do kryształowej wieży. Po kilkunastu minutach żmudnego marszu dochodzicie do... Zbliżacie się do podstawy owej kryształowej wieży, jak na razie niepokojeni przez nikogo. Widzicie, że budynek jest naprawdę okazały, jest dużo wyższy niż wam się z początkowo wydawało. Prawdopodobnie ciągnie się na wiele, wiele pięter w górę. Gdzieś na samym szczycie tej wieży błyska takie fioletowe światło i te rozbłyski, takie łuki jak błyskawice, przypominające na pewno przede wszystkim Quercusowi, gdzieś tam barwy osnowy rozbłyskają co chwila, łącząc się w jakiejś tam być może losowej, a być może jakiejś zaprogramowanej kolejności z kolejnymi wieżami mniejszymi, które są uplasowane na dalszych obszarach tego przeklętego miejsca. Co robicie? Do tej wieży prowadzi takie wielkie, łukowate wejście, które tonie w mroku. Damy żołnierzy do wejścia. Idą przodem na tej zasadzie. Nie, tam oddział ludzi, można wysłać, nie? Po to są, żeby zrobić wiatr. No. Ja mogę iść zaraz za nimi, wypatrując, czego się da. Czy mamy, mistrzu gry, czy możemy przyjąć, że ci, którzy zostali do ubezpieczenia, bo my tam zostawiliśmy swojego priesta plus dwóch ludzi, było coś takiego, czy nie? No tym zostawiłeś kogoś do naprawy tego waszego uszkodzonego garnkatera.
No. Czy ten gunkater może być już naprawiony, jak wrócimy? O ile wrócimy? Zobaczymy, nie? Nie wiesz tego. Chodzi o to, czy mógłbyś wykonać teraz rzut. Ale my się tego nie dowiemy. Na razie tego nie wiecie, łączności tej komunikacji z gunkaterem nie macie, bo tutaj są za duże wyładowania elektromagnetyczne w okolicy, żeby móc mieć swobodną łączność na odległość. Nawet takie bezpośrednie komunikaty wydawane w dosyć bliskiej odległości kilkunastu metrów są ciągle przerywane jakimiś trzaskami i takimi interferencjami na waszych kanałach łączności. A panowie, nic nam nie pozostało innego, jak w mordę strzelił przed siebie. To znaczy, że nic nie było, nic nie atakowało ich, czy zabili? Nie no, twoi żołnierze weszli do... podeszli pod wieżę, ale nic się nie dzieje, nie? Dobra, to podchodzimy, no. Czy to wygląda, jakby były jakieś wejście tam na to, czy nie? Kiedy podchodzicie do tego wielkiego łukowatego portalowego wejścia, widzicie, że od niego prowadzą ogromne schody, takie dosyć szerokie i pnące się prawdopodobnie takim spiralnym ruchem, znaczy taką drogą spiralną, gdzieś w górę wieży, prawdopodobnie ku jej szczytowi. Nie widać tutaj żadnych komnat. Schody są z czarnego kamienia poprzetykanego żyłkami takich fioletowych jakby kryształków. Podobnie wyglądających jak te kryształy z lasu, który się rozciągał przed wieżą. Czy głowica wystarczy, żeby jebnąć tutaj, żeby rozwalić tę wieżę, zawalić? Oj, obawiam się, że to raczej chyba by trochę trzeba wyżej, tak żeby to po prostu wysadziło. Tak przypuszczam, że tak będę zrobić dystrybucję tej energii. Mam pytanie takie, czy ten nasz krabogłowy potrafi wyburzać, czy nie? Czy ma demolition, o to mi chodzi. Rybogłowy, nie krabogłowy. Trybo demolition może mieć, nie? Bo czy na demolition może określić, czy struktura budynku się zawali, jak zawalimy schody albo resztę? A, to niech rzuci, ale będzie o minus 30 do rzutu, bo to jest obca technologia, zupełnie nieznana. Czyli rzuca na... dostaje od nas, masz kurwa sprawdzić, chuju jebany. Od obu, prawda? Anders? Tak. Przyjazne miejsce pracy i otoczenie. Oni są szczęśliwi, nie mają wyboru. Kapitan powiedział, że są szczęśliwi, więc są szczęśliwi. Ma minus 10 tylko, dobrze tak. Pamiętam. Po dłuższym zastanowieniu dostajesz odpowiedź od niego, że tak naprawdę ciężko orzec, czy siła wybuchu głowicy na tyle naruszy strukturę budynku, żeby zniszczyła ten przekaźnik, który jest tam gdzieś na jej szczycie i rozsyła tą energię. Nie wiadomo, zresztą ciężko powiedzieć, czy na przykład górne partie wieży nie są dodatkowo chronione jakimiś polami siłowymi bądź temu podobnymi rzeczami, które mogłyby uchronić przed zniszczeniem. Dobra. Ruszamy dalej, wszyscy. Krzyk ubezpieczony. Quercus, wypatruj czegoś, co niekoniecznie musi być, jakby to powiedzieć, widoczne. Naturalne. Dla... I też dostajesz bardzo miłe, podążaj z Bogiem razem za nimi i tego, tak? Mhm. Znaczy ode mnie i od Matusa, a jak nie wypatrzysz, to ja cię chuju sam w tego, tak? Plus 10, plus 10. Dobra. Właśnie, mistrzu gry, może faktycznie użyję Psyni Science, żeby określić, czy przypadkiem tu się jakieś królestwo nie kryje, które może na nas zapolować. A jaki zasięg ma twoje Psyni Science? Dobre pytanie, bo tej chwili ci o tego nie powiem. Trzeba było znaleźć w podręczniku Psyni Science w takim razie, czy jest jakiś zasięg tej umiejętności. Możesz najechać tam na nią w karcie postaci. Nie ma nic do zasięgu. Minus 10 kary za każdą jednostkę pustki pomiędzy nim a celem. Czyli tak naprawdę to jest bardzo duża odległość, bo to jest, przyjmijmy, że 10 tysięcy kilometrów, więc spokojnie będziesz miał plus 0 do rzutu po prostu, bez żadnych modyfikatorów. A na plusie mi daliście ile? 30? 20. 20. 20. 20. No dobra. Jeden stopień sukcesu daje ci przybliżony kierunek fenomenu bądź stworzenia. No to w przybliżeniu mogę ci powiedzieć, że wyczuwasz gdzieś na szczycie wieży emanacje warp, ale jest ci ciężko powiedzieć, czy to te emanacje wynikają z tych rozbłysków energii, które tam się odbywają, czy tam jest jeszcze coś oprócz tego. Dobra, pytanko, czy my jeszcze dzisiaj będziemy na sesji tam włazić i coś tam robić, czy, że tak powiem, czy będziemy kończyć? A więc chyba pójść, wysadzić, skwierdalać.
Ale nie o to chodzi, on się pyta, czy gramy dalej. No to ja wiem, tylko... No ja się pytam właśnie, czy gramy dzisiaj dłużej, czy już kończymy niedługo? Jakby miało być, wychodzimy po 20 piętrach na górę, no to nie ma sensu przerywać. A nie, no to dobra, jak w takim razie... Dobra, to ja może spróbuję przerzucić ten rzut jeszcze raz, zobaczymy, może się więcej dowiemy. To o. Użyję sobie po prostu jeszcze raz. Może tyle. I więc wyczuwasz. Jesteś pewny, że na samym szczycie wieży, czyli gdzieś mniej więcej w miejscu, w którym zapewne znajduje się to urządzenie, które emanuje tą energię warp rozsyłaną do innych wież przekaźnikowych, że tam mieści się coś, co emanuje bardzo silną energią osnowy. Dodatkowo, oprócz tych rozbłysków, emanuje bardzo silną energię osnowy, a nawet wyczuwasz pewne zimne, jakby złowrogie, niezrozumiałe dla ciebie myśli, które kojarzą ci się bardzo mocno z oddziaływaniem robaka Psycharus, który jakby naznaczył cię w pewien sposób, kiedy jakby wkradł się do twojego umysłu, nie? Teraz ja mam jeszcze pytanie. Ta wieża jest z kryształu? Ta wieża jest z takiego czarnego kamienia poprzetykanego takimi żyłkami, takiego kryształu podobnego do tego z lasu. Przynajmniej tak wygląda. Dobra, chodzi mi o to, czy nasz Magnus będzie mógł używać broni, która rozpierdala ściany w razie czego? Raczej tak nie będzie działało. Mocniejsze, jak spod pistolet. No przynajmniej pistolet, to tak delikatniej. Ja myślę, że my tam wyjdziemy teraz do miejsca, w którym będziemy bezpieczni i zatrzymamy się w miejscu, kiedy może się robić niebezpiecznie. I na tym przerwiemy. Pokonaliście dwie fale wrogów, dobrze, dostaniecie po 200 punktów doświadczenia. Grosze, jak na razie. Na razie. Na razie, a zaraz skakuję kolejne bydle i... Okay. A, oczywiście dzielę się z resztą moim odkryciem. Kapitanie, może być niedobrze, na górze wyczułem coś podobnego, jak mieliśmy naszego pasażera na gapę. A czy to jest nasz pasażer na gapę? Nie wiem, ale coś bardzo podobnego w oślizgłości i paskudności. Co może sugerować ci, że być może jest tam jakieś coś stworzone lub należące do rasy Juwat? Tak. No i na dodatek, że jest to chyba samoświadome. Do pewnego stopnia. Kończyło się rumakowanie, tak? Rozumiem. Tak. Zobaczymy, czy krwawi. Jeśli krwawi, to możemy zabić. Nie wiadomo, jak Juwat wyglądali. No, znaczy, tam mieliście te piktogramy tam przez ten tunele, przez które przedzieraliście się, żeby dotrzeć do tego lasu. No i tam mieliście reprezentację przedstawicieli Juwat, więc to były istoty takie trochę insektopodobne z jednej strony, a z drugiej strony mocno też takie połączenie humanoidów i insektoidów. No i mocno też wokół nich było wiele takich kryształów. Prawdopodobnie jakaś forma może żywego kryształu, ciężko wam powiedzieć. No nic, w każdym razie należy się przygotować na to, że możemy mieć bardzo mocną przeprawę tym czymś. Ale macie ze sobą mordercze oddziały żołnierzy, które koszą jak złoto. Pajączki do najmocniejszych nie należały. No, bo były kruche. Były kruche. Tu... Ładnie się rozwalało brzaskiem, jak primaton na szklanki. No dobrze. No to w takim razie na dzisiaj w tym miejscu kończymy. W przyszłej sesji będziemy kontynuować wizytę w wieży przekaźnikowej i zobaczymy, co tam się będzie działo i czy uda się drużynie wysadzić wieżę przekaźnikową i uwolnić się spod wpływu mrocznych energii osnowy. A w tym miejscu się z wami wszystkimi pożegnam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Życzę wam dobrej nocy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczyska. Hej, hej. Na razie. A. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.